Witam Państwa ponownie po przerwie. Panie Burmistrzu, ma Pan głos, bo Panu głos zabrałem, ogłaszając przerwę. Proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący, tylko teraz nie wiem, czy nie zostałem wybity, że tak powiem, z tego, ale postaram się. Panie Burmistrzu, skończyliśmy. Pan od początku nie mówił nie, tego. Od zacząć od początku. Więc byliśmy w tej kwestii demografii, to tak mówię, wydaje mi się, że to co mogliśmy, to zrobiliśmy. Od 10-12 lat właściwie mamy strefę aktywności gospodarczą, gdzie bardzo, nie ukrywam, bardzo liczyliśmy na to, że jednak inwestorzy przyjdą tutaj. Ale powiem tak, jednak widzimy, że brak dobrego połączenia z trasą 94, brak dobrego połączenia z autostradą powoduje, że ta niewielka strefa jest pomijana przez jakichś większych inwestorów, aczkolwiek nie ukrywam, byli inwestorzy i to zagraniczni, no ale jeżeli ktoś chce w strefie 10-15 hektarów terenu w poziomie, no wiadomo, że strefa nie ma takich terenów poziomych, tylko wszystko tam jest pochylone w jedną albo w drugą stronę, więc ci potencjalni inwestorzy albo byli tacy, nie ukrywam, których w delikatny sposób musieliśmy zniechęcić do inwestowania, ponieważ były to inwestycje z punktu widzenia naszego społeczeństwa na pewno nie do przyjęcia, produkujące czy to coś na bazie huty aluminium, czy coś. No, uważam, że nie chcemy mieć tutaj takich w środku miasta, bo już my już przeżyliśmy sprawę innego problemu, że tak powiem, z jakością powietrza. Natomiast, no więc tak mówię, ZGH się kurczy, ale myślę, że już się skurczyło to, co miało, bo huta się rozwija i tam teoretycznie miejsca pracy mogłyby przybywać, aczkolwiek wszystko idzie w zmechanizowanie, w związku z tym ludzi coraz mniej potrzebnych jest. No ale jest to dalej największy zakład, który tutaj utrzymuje. Mamy nadzieję, że Schneider też będzie dalej na terenie Bukowna, aczkolwiek jakieś tam chwilowe kłopoty w związku z wojną na Ukrainie mają, jeśli chodzi o kontrakty. No i zakładam, że jednak pomału w tej strefie no pojawią się lokalni, bo przeważnie to są lokalni jednak inwestorzy, którzy te miejsca pracy w jakiś sposób poprawią. Jeżeli ma Pan jakieś konkretne propozycje co do wpływu na tą demografię, to ja chętnie oczywiście przyjmę. Myślę, że jeżeli będzie to wymagać stanowiska Rady, czy to w jakimś jednym, czy drugim programie, to wtedy jest sprawa do dyskusji. Poruszył Pan tutaj też sprawę braku, chyba dobrze zrozumiałem, braku terenów pod budownictwo. Nie, źle zrozumiałem. Infrastruktury, okej, dobrze, to ja tylko powiem tak. Terenów pod budownictwo jednorodzinne, to co na wnioski mieszkańców, szczególnie ulicy Słabkowskiej, Boru, Pszenia, Podlesia, no generalnie tych dzielnic, to pani projektant, która tam robiła projekt, to mówi, że macie przy tym zapotrzebowaniu, jakie jest w Bukownie, to na 100 lat. Tak samo padło wczoraj pod budownictwo wielorodzinne. My rzeczywiście, szanowni państwo, no nie dysponujemy terenem, które moglibyśmy na to, terenem jako gmina. Spółdzielnia posiada dwie działki, na których można by postawić dwa bloki, to byłoby zawsze ileś tam mieszkań, no ale to jest spółdzielni i pamiętam, był tutaj taki program Mieszkanie Plus, gdzie chcieliśmy, żeby spółdzielnia weszła aportem, były wielkie opory, no więc pytam się, co my możemy zrobić, jest miejsce pod dwa bloki i te bloki się nie budują, gmina nie ma zadaniem własnym, gminie nie jest budowanie w ogóle budownictwa ani wielorodzinnego, ani jednorodzinnego, tylko stosowny plan zagospodarowania, który by przewidywał, więc takowe miejsca mamy. No nie zależy to od burmistrza ani od państwa, że te bloki nie powstają albo że ludzie nie chcą się budować. Co do uzbrojenia tych terenów, ja powiem tak, no realizowałem wszystkie wnioski, jeśli chodzi o budownictwo. Państwo je wszystkie, można powiedzieć, przyjmowaliście. Te, które były zgodne, że tak powiem, i z przepisami, bo niektóre były niezgodne, te, które potem były zgodne ze studium
rzeczywiście no, narobiliśmy terenów budowlanych, które na dzień dzisiejszy nie są w żaden sposób uzbrojone. Ale muszę powiedzieć tak, przynajmniej ta rada już no, 4 budżety robiła i jak wiecie, no, ciągle brakuje w tym budżecie pieniędzy. Więc jeżeli chcielibyśmy wybrany teren, czy to będzie równoległa do Sławkowskiej, czy jakiś tam Podlesie od strony północnej, czy Bór, to powiem szczerze, że państwo musicie z czegoś przy przyjmowaniu planu zrezygnować. W co inwestujemy, gdzie robimy drogę i kanalizację. No kanalizację w tamtych rejonach to akurat trochę nie na miejscu, ale no przynajmniej uzbrojenie w drogi, oświetlenie, wodę, te podstawowe, tak. Proszę bardzo, w budżecie na 23 rok zaproponujcie państwo, którą drogę budujemy w ciemno, bo co nie oznacza, że po wybudowaniu drogi ktoś się tam wybuduje. Ludzie, wiecie, chcą mieć tereny budowlane, bo działka rolna dużo tańsza od budowlanej, natomiast czy sprzedadzą, tego nie wiem. Też ludzie nie mają świadomości, a w terenach takich właśnie, można powiedzieć, no, typowo wiejskich, to są posesje czasami 10, 18, 17 metrów, a zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego mówią wyraźnie i o tym trzeba pamiętać, że mamy ograniczenie, czyli wymóg właściwie, żeby działka w terenie budowlanym mogła być działką budowlaną, to musi mieć odpowiednią powierzchnię i dostęp do drogi. Załóżmy, zapewnimy dostęp do drogi, ale jeżeli przecinamy drogą działki o szerokości 10, 15, 12, 8 metrów, to kto tam się wybuduje? Społeczeństwo chciało, przyjęliśmy taki plan, jaki przyjęliśmy, chyba że ludzie dogadają i sobie poscalają te działki, albo jeden drugiemu sprzeda, żeby mieć odpowiednią, że tak powiem, szerokość. No bo też przepisy mówią, ile tam okna, 4 metry od granicy i tak dalej, i tak dalej. No nie da się zrobić domu 5 metrów szerokiego i 40 długiego, bo muszę zachować odległości na tej działce. No raczej takiego budownictwa nie ma. Powierzchnia działki też musi być minimalna. Pani kierownik, jest w tej chwili u nas 600 czy 800 metrów. 600 metrów musi być minimalna powierzchnia, nawet przy podziałach innych działek, to też bardzo pilnujemy tego, bo taki jest przepis. Więc tu jest problem. I tak jak powiedziałem, żeby to kończyć, jeżeli państwo zaproponujecie w budżecie 2023, z czego rezygnujemy, bo wiecie, że inwestycji, wydatków, a szczególnie dyrektorzy to mogą potwierdzić, gdzie ja ciągle proszę, że proszę przygotować plan wydatków na poziomie tego roku, powiększono inflację, no to jak to wszystko pozbieramy, to zawsze 10-15 milionów dyrektorzy przedstawiają więcej niż ja mogę dać. I musimy ciąć to wszystko. I tak samo w inwestycjach jest. No, każdy z państwa ma prawo i powinien składać wnioski do różnego rodzaju inwestycji, no tylko na to wszystko trzeba mieć pieniądze. No więc jak zdecydujemy, że uzbrajamy jakiś teren wybrany, to pójdziemy w tym kierunku. No i nie słyszałem takiego wniosku od pana dotychczas, ale dobrze, że on dzisiaj pada, że należy się tym zająć, no więc myślę, taki wniosek pan złoży na jesieni do kolejnego planu, że który teren uzbrajamy. Ja tylko dodam, że jest propozycja uzbrojenia terenu przy osiedlu na ulicy Szkolnej. Państwo wiecie, że mieszkańcy raz złożyli dokument z podpisami prawie wszystkich, że chcą mieć drogę, a za chwilę ci sami, że nie chcą mieć drogi, bo ta droga ma iść w miejsca, gdzie oni dzisiaj parkują samochody. Więc nie można mieć w tym samym miejscu drogi i parkingu, ale ja powiedziałem, że droga będzie, bo droga musi być. Tam są działki budowlane i one muszą być skomunikowane i parking na tyle, ile będzie możliwy, będzie porobiony. I tyle tam do tego. Także to wszystko jest przed nami. Połączenia z dużymi aglomeracjami. Szanowni państwo, no ja chciałem powiedzieć, że Bukowno jest skomunikowane od, nie pamiętam czasów, na pewno dużo, dużo przed moim dziadkiem jeszcze, na kierunku wschód-zachód linią kolejową. Były połączenia do Szczakowej, gdzie łatwo się było dostać do Krakowa. Czemu te połączenia były zlikwidowane? No były z prostego powodu zlikwidowane. Braku chętnych do jazdy.
Bo nikt, naprawdę nikt, a akurat szczególnie połączenie Bukowno-Szczakowa, to jest dwa województwa, dwóch marszałków musi wyrazić zgodę. Nikt dla dwóch, pięciu, dziesięciu, dwudziestu osób nie będzie organizował przejazdu. To miejmy świadomość. Fajnie, że dzisiaj powstało z inicjatywy wojewody małopolskiego połączenie Olkusz-Kraków, ale proszę wyjść, iść zobaczyć i to połączenie póki co kursuje w 5 dni w tygodniu, bo ono jak gdyby generalnie miały być dopasowane kursy, żeby dojeżdżać do pracy i z pracy i w jednym i w drugim kierunku. Ja wiem, że nie wszystkim to odpowiada, ale tych pociągów musiałby kursować 20. Może wszyscy by się zapali. Ale proszę iść zobaczyć, ile osób jeździ. To jest jedna sprawa. Mieliśmy połączenie autobusowe z Jaworznem. Czemu wycofano się? Bo jeździły puste. Były busy do Katowic. Przestały jeździć, bo były puste w końcu. Busy do Olkusza, tu akurat powiem tak, to była zawsze był problem z przedsiębiorstwem, które my utrzymujemy ze Związkiem Komunikacyjnym w Olkuszu. To my jesteśmy jednym z udziałowców jako 4 gmina. My dopłacamy za wozokilometry. Za wozokilometry chcę powiedzieć, nie za bilety. Jeżeli jedzie autobus pusty, my musimy zapłacić. A jeżeli ludzie nie jeżdżą, bo bus jedzie na minutę przed autobusem, a my na to wpływu nie mamy, no to siłą rzeczy do autobusu nie wsiada nikt. Bus zabiera. Na dzisiaj, nie wiem, kursują czy nie kursują te busy, ale nie jest komunikacja busowa nie jest w żaden sposób zadaniem własnym gminy i w żaden sposób ja nie mam wpływu, bo pozwolenia na te kursy oddaję, o ile to wydaje starosta. Więc, ale tak jak powiedzieliśmy, były przedsiębiorstwa, którzy stwierdzili, że im się to nie opłaca. Być może COVID to wykończył, bo jeżeli to miało, było 50% obsady i tak dalej, ale tak powiem, nie miało na to wpływu. Nie da się dostosować dla każdego o odpowiedniej godzinie środków transportu. Wydaje mi się, że pewne kursy wydłużyć, czy to na przykład na przymiarki, ale to też my musimy uzgodnić z moimi wspólnikami, czy tak powiem, gminą Bolesław, Klucze i Olkusz, bo jeżeli ja chcę dodatkowy autobus, który przyjedzie do Bukowna, to musi na to wyrazić zgodę gmina Olkusz i gmina Bolesław, bo oni muszą zapłacić za wozokilometry autobusu, który niekoniecznie jest im potrzebny. Bo oni mają jeszcze szereg autobusów, które na przykład lecą na Sławków, nie dotyczą Bukowna. Więc jakiś tam dodatkowy autobus jest im zbędny, ale musimy mieć tą zgodę. Więc nie ma takiej możliwości, żeby bez zgody się zażyć. A jeżeli już coś robimy, no to niestety my musimy dopłacić. A chcę powiedzieć, że dopłata do komunikacji miejskiej w Olkuszu z naszego budżetu to jest za ostatni rok bodajże około 1 200 000 złotych. Więc jak wczoraj powiedziałem, no żebyśmy tylko nie skończyli na tym, że nasz budżet to będzie na utrzymanie naszych jednostek, bo płacę muszę zapewnić jakiś tam minimum. Wtedy na przedszkole nie pójdzie tyle pieniędzy, ile pójdzie i na szkołę, na oświatę nie będziemy dopłacać 110%, tylko 8%, tak jak to robią inni, którzy się mieszczą, nie wiem jakim cudem subwencji. No to wtedy będziemy robić dotacje do wszystkiego. Była pani wójt Uski, powiem szczerze, że oni tam prawie do niczego nie dopłacają. Prawie do niczego. Ale no, każda gmina rządzi się swoimi. My zawsze chcieliśmy iść ku mieszkańcom, więc tak to było. Tylko szkoda, żeby te apetyty ciągle tylko nie rosły na te dofinansowania do tego, do tamtego. Tak? Bo nas braknie. Dobrze, czyli ja uważam, że komunikacja jest w miarę dobra. Czemu ludzie nie korzystają? No to też by się trzeba ludzi zapytać. Na dzień dzisiejszy nie słyszałem te ceny biletów, moi drodzy, które były w zeszłym roku, to one chyba na dzisiaj obowiązują, ale przy wzroście paliwa z 5 zł w tej chwili na 8, nie doszły mi jeszcze słuchy ze związku. Pan burmistrz Stocki jest przedstawicielem i chyba też nic nie mówił mi, czy już tam coś zaczyna się dziać, bo przewoźnik jak płacił 5 zł za olej, a teraz ma 8 płacić,
no to przepraszam, ale on w którymś momencie powie to dziękuję, bo ja wolę zapłacić karę za rozwiązanie umowy, bo będzie kosztować mnie to 5 milionów, niż do końca umowy mam stracić 15 milionów. No proste, nie trzeba chyba nikomu tego tłumaczyć. Więc tu też należy się spodziewać jakichś ewentualnie ruchów. Ja wiem, że wszyscy chcielibyśmy za darmo. Nie da się utworzyć takich, jak wczoraj już tak nawiążę jednym zdaniem, komunikacji, żeby w Bukownię jeździł autobus, w kółko po Bukownię, w tej z powrotem, bo czemu tylko w prawo, a nie w lewo też, czyli muszą dwa jechać naprzeciwko siebie i dowoził ludzi do różnych miejsc, bo chcą dojechać na zakupy. No moi drodzy, naprawdę podejdźmy do tego zdroworozsądkowo. Ja bym chciał znaleźć dom, w którym jest ktoś poniżej 50 roku życia i jest dwie osoby starsze i w tym domu nie ma samochodu. Jak mi ktoś taki dom znajdzie, to coś wymyślę. Nie ma. W każdym domu jest 2-3 samochody, moi drodzy. Popatrzcie tylko, ile tam aut stoi z tyłu. Ludzie z bloków przyjeżdżają samochodami. Nikt nie idzie pieszo, wiem po sobie. No ale lenistwo, to jest lenistwo, moi drodzy. No tak. I no nie da się pewnych rzeczy w ten sposób załatwić. Perspektywy pozostania w Bukownie, dobrze pan tam mówił, czy coś takiego? Czy rozwoju przedsiębiorstw? No to już może powiedziałem, że to my dalej liczymy na tą strefę Sagona. Pomału w tym roku sprzedaliśmy trzem, czterem przedsiębiorcom, którzy no naprawdę trzem, tak? Jeden przetarg nie wyszedł, którzy naprawdę są zdeterminowani, chcą tam coś robić i mam nadzieję, że jakieś miejsca powstaną. Natomiast powiem tak, mówimy tu o bezrobociu. Wczoraj padło, że w Bukownie jest stosunkowo bardzo niskie bezrobocie. Ja powiem tylko po urzędzie, którym tutaj nadzoruję i prowadzę. Moi drodzy, robimy nabory na stanowiska. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli mówi ktoś mi o bezrobociu i nie pojawia się w naborze żadna osoba, no to o czym my mówimy? O jakim bezrobociu? Już doszliśmy do tego kiedyś, jak było z czego wybrać, to stawialiśmy 5 lat pracy w samorządzie, jeszcze w jakimś tam. Dzisiaj nie wymagamy w ogóle stażu pracy, tylko żeby miał jakieś tam kwalifikacje zbliżone do stanowiska, które chcemy mu powierzyć. Nie ma chętnych. Być może płaca w urzędzie jest zbyt niska. Panie radny, no niech pan nie rozkłada rąk, bo jak ja wam zaproponuję, że w przyszłym roku zwiększamy budżet powiedzmy z 500 tysięcy na 1,5 miliona, to ja nie wiem, czy pan rękę podniesie. Chyba nie. No to nie mówmy. Mamy płace porównywalne na poziomie sąsiednich gmin na dzisiaj. Po prostu dzisiaj się nikt do samorządu nie garnie, bo jeżeli ostatnio pracownik, który mi podziękował, mówi, że dostał pracę w korporacji i nie za takie pieniądze, no to woli jeździć do Krakowa niż robić w urzędzie za te parę tysięcy. No trudno, ja szukam następnego. I także proszę mi wierzyć, ja nie wiem jak to z czego to bezrobocie wynika, ale jak potrzebujemy do pracy w urzędzie, a znowu kosmicznych wymagań nie mamy, to nie ma ludzi. I tu jeszcze już panie radny kończę. Wszystko to, co pan tutaj mówił na temat tam różnych planów budowy tu, to wszystko zawiera plan zagospodarowania przestrzennego. Plan. Jeżeli przyjęliśmy taki plan, jaki przyjęliśmy, to mamy to, co mamy, a chcieliśmy to, co żeśmy przyjęli. Teraz mamy pewną korektę kosmetyczną, ja to nazywam, pewnych rzeczy, których nie przyjęliśmy na jesieni po to tylko, żeby puścić tam ten plan, a ten, żeby w jak najkrótszym czasie zrobić. I to są te wnioski, bo nowych wniosków generalnie nie przyjmujemy. Będą one realizowane w odległych, a jeszcze jak ktoś składa w ogóle wniosek leśny, że wymaga to decyzji ministra, to już w ogóle takiego wniosku nie biorę już dzisiaj pod uwagę, choćby to był nie wiem jaki. Ewentualnie będzie kolejne równoległe do tego planu, ale to państwo podejmiecie decyzję takich wniosków, gdzie będą wymagały decyzji środowiskowej, decyzji ministra. No między innymi ta decyzja, nie ma tu pana Stefana, tego dospongu fedrowania. No to jest, musi iść osobnym torem, bo ja sobie nie zablokuję tych poprawek, co mają iść na szybko.
Proszę bardzo, jeżeli jest taka wola, jest taka zgoda do spongu albo do środka ziemi, idziemy w tym kierunku. No, okej. No i tu już właściwie kończąc, ochrona środowiska. No, powiem szczerze, że wczoraj też padło, ale to znowu z ust tego samego pana, że Bukownie to jest najgorzej. Ja słyszałem, że takie miejscowości jak Zakopane, Krynica to mają jeszcze gorzej, bo tam tylko węglem palą, bo tam nie są tereny w ogóle zgazyfikowane. No więc no to smak mają okropny i o tego się nie mówi, ale nie mówi się, bo tam się nie mierzy powietrza i tam nie ma żadnych aerli ani żadnych czujników. My tak naprawdę to zrobiliśmy, co nie wiem, czy to strzał w nogę może, ale wiem o tym dobrze, że wiem o tym doskonale, że wszystko zależy przy takim czynniku tego, jaki mamy sąsiadów i z której strony wiatr wieje, bo świeci na zielono, ale w momencie, kiedy się odwróci wiatr, a sąsiad pali węglem, to mamy nagle czerwony sygnał. I jeżeli mamy jeden czujnik na takiej Sławkowskiej, no to mówimy, że na Sławkowskiej to jest w ogóle tragedia. Nie, to jest tragedia koło jednego domu, koło dwóch, trzech. Dwa macie, no to koło 14 domów niech będzie. Natomiast nie zgadzam się z tym, co tu było powiedziane, że no, Bukowna nie przeniesiemy nawet do Bieszczad, nigdzie nie przeniesiemy. Bukowna jest tu, gdzie jest. Jeżeli jest na linii Róży Wiatrów i wieją wiatry ze Śląska, no to mamy pewien rodzaj zanieczyszczenia, nazwijmy go tak. Ale przecież państwo mieliście te raporty z tego AIRLI, gdzie ewidentnie widać, kiedy mamy w górę, kiedy dół. U nas jest zanieczyszczenie powietrza w okresie tam listopad do marca. Ale chcę powiedzieć, że ZGH, Huta Katowice i inne pracują 24 godziny na dobę, 365 dni. To jest stały składnik zanieczyszczenia w tym powietrzu. A jeżeli nagle my dostajemy zwyżki zanieczyszczenia PM10, PM2,5, no to z czego? No to nie trzeba filozofa, tylko z naszych lokalnych piecy. Naszych lokalnych piecy. Ma pan rację, teraz będzie problem. Problem, jak zmusić mieszkańców, jeżeli gaz, no 50%, ja widzę po swoich rachunkach, że 50% muszę płacić więcej w domu, a nie mam możliwości czegokolwiek innego podłączyć. Nie wiem, jak przymusimy ludzi, bo to najgorsze, co może być, przymuszać, żeby jednak przeszli na gaz. Jak przymuszę ludzi z przymiarek, gdzie na przymiarkach nie ma gazu? Za 300 zł od jakiegoś metra układanego to trochę drogo dla mnie, bo pewnie tańsze jest drewno kominkowe. Więc to jest olbrzymi problem. Jak zmusić ludzi w sytuacji, kiedy tak, węgiel jeszcze jest, a prawdopodobnie może się to wszystko zmienić i będziemy dalej go federować. Z drugiej strony, co najważniejsze, chcę powiedzieć, panie radny, obowiązuje nas małopolski program, czyli wojewódzki, ochrony powietrza. Tam mamy narzucone konkretne parametry, które musimy uzyskać. Wiecie, że już nie można dofinansować ze środków publicznych pieców węglowych, jakichkolwiek, na inne jak gaz tylko można, na żadne węglowe. 5., 6., 10. nie wolno. Wiecie, że od 30 roku nie będzie dofinansowania do wymiany na piece gazowe. Wszystkie piece będą do technicznej śmierci mogły pracować, bo od 30 roku w Małopolsce będzie się odchodzić od gazu. Ja myślę, że będę już na dobrej emeryturze i mnie to, mogę powiedzieć, nie będzie interesowało, ale będzie olbrzymi problem, jak do tego dojść. A w przypadku braku realizacji tych zaleceń będą kary. Gmina już zapłaciła jedną karę za to, że nie przyłączyliśmy do grubej rury nikogo, a mieliśmy w programie, że dołączymy. No, no i jeżeli takie plany są. Chcę powiedzieć też, że jeśli chodzi o OZE, to bodajże do 2023 roku my się musimy wykazać, że na 50% zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej musimy wykazać się, że albo produkujemy sami, albo kupujemy certyfikaty. A do 27, Marcin? Jest 100%. 25. W 25 na koniec roku ja mam pokazać, że wszystkie moje budynki gminne, znaczy moje, nasze społeczeństwa są zaopatrywane z energii albo na dachu, która jest zainstalowana, albo kupujemy certyfikaty. Co będzie? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. I od tego póki co, mimo że jest ta wojna, jest problem z dostawami, nikt o tym nie myśli, o zmianach, o przesunięciu tego na przykład do dekady.
Nikt. A ja sobie naprawdę nie wyobrażam, żeby dzisiaj zmusić kogoś do tego, tak jak powinien opieca, ale z drugiej strony no to nie będziemy walczyć z tym środowiskiem, bo no to te piece muszą kopcić, nie ma wyjścia. Ewentualnie tu jeszcze miałem zapytać pana, jak pan widzi, żeby zwiększyć zachętę, żeby wymieniali te piece. No my już robimy, co możemy naprawdę. Słuchajcie, myśmy przecież ten uruchomili dodatkowy nasz program, który nie wymaga żadnych audytów, nie wymaga nic. Bo czyste powietrze, no to są inne kryteria, inne zasady, inne, a nasz program, bodajże tam 2000 dajemy, tak? No. Do bloku dajemy. No i dajemy też do bloku, bo wiecie, że te mieszkania w starym budownictwie, w blokach, to wszystko opalane jest węglem. Jest węglem. No i czyste powietrze im nie daje żadnej możliwości na wymianę tych pieców. Co mają zrobić? Co mają ci ludzie zrobić? I myślę, że na tym skończyłbym, jeśli chodzi o odpowiedzi do pana. Jeżeli coś pominąłem, to przepraszam, ale może nie zanotowałem. I myślę, że co do wystąpienia pani Kubańskiej, to chyba tam nie wymaga to mojej odpowiedzi. I to do pani przewodnicząca. To ja też się tam nie dopatrzyłem pytania w tym wystąpieniu, więc tylko jako takie stwierdzenie, więc na ten moment ja dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Panie burmistrzu, godzinkę ponad nam pan zajął. Ale było warto. Pan Sebastian, bardzo proszę, ad vocem. Usunął nam się, ale ad vocem. Czy pan Sebastian może kliknąć jeszcze? Ad vocem, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Dziękuję panu burmistrzowi za wyczerpującą odpowiedź. Myślę, że ciężko będzie się do wszystkiego w jakiś sposób odnieść, no ale też takiej potrzeby nie ma. W związku z tym odwołam się tylko do paru kwestii, które udało mi się gdzieś tutaj wynotować. Pierwsza kwestia to jest temat przystąpienia do postępowania przed instytucjami państwowymi, tak to nazwijmy, w sprawie likwidacji kopalni Olkusz Pomorzany. No tu oczywiście możemy się nie zgadzać, czy gmina powinna, czy nie powinna przystąpić, ale musimy się zgodzić co do jednego, że gmina mogła przystąpić. Artykuł 28 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wskazuje, że strona, przeczytam może przepis, stroną jest każdy, czy jego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Wiemy, że stronami mogą być osoby prawne, gmina jest osobą prawną. W związku z tym gmina mogła, no, chyba nie mamy wątpliwości, że tutaj interes prawny gminy jakby miał miejsce, miała miejsce ta przesłanka, że to dotyczyło interesu prawnego gminy. Gmina ma też zadania własne, którą między innymi jest ochrona środowiska, w związku z tym dotyczyło to też obowiązku gminy. Wydaje mi się, że tutaj nie powinno to w żaden sposób budzić wątpliwości. Co do innych kwestii, tutaj myślę, że nie będę się odwoływał, bo to kwestia tego, jakie rozwiązanie byłoby najbardziej korzystne, jeżeli albo skuteczne, może i korzystne, i skuteczne, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób doprowadzić tutaj do tego, żeby ta rzeka płynęła. No, już rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie i myślę, że rozpoczynając tę dyskusję od początku, jest to bezcelowe w tym momencie. Jeżeli ktoś chce posłuchać, to nie raz i nie dwa razy na ten temat rozmawialiśmy. Odniosę się tylko do kwestii podtopień. Ja tutaj nie mówiłem, bo ja nie chcę wywoływać wilka z lasu, żeby była jasność. Jeżeli nie będzie podtopień, to bardzo dobrze. Jeżeli uda nam się to odprowadzić, to też bardzo dobrze i najlepiej jakby się to tak skończyło. Chodzi bardziej o to, żeby... No bo widzę tutaj dwa problemy, które gdzieś już zostały wyartykułowane. Jedna strona będzie twierdziła, że w związku z planem zagospodarowania przestrzennego, pozwoleniami na budowę, odpowiedzialną za ewentualne odszkodowania będzie gmina, prawda? Druga strona, czyli gmina, będzie twierdziła, że no te szkody są na skutek działań ZGH, w związku z tym
Tak, tak, przy podtopienia. W związku z tym będzie to ZGH. Wiem, że byliśmy wspólnie na takim spotkaniu i tutaj chyba wójtowie, burmistrzowie okolicznych gmin, wszyscy dostrzegają ten problem i po prostu kwestia jest tego, żeby to jakoś rozstrzygnąć, żeby nie obudzić się po prostu z problemem wtedy, kiedy on zaistnieje. Wydaje mi się, że to jest ważny temat i oczywiście, jeżeli ten problem nie zaistnieje, to by było wspaniale, ale jeżeli zaistnieje, to takiego odpowiedzialnego za takie szkody warto by było gdzieś tam właśnie przy współpracy z innymi gminami, bo myślę, że tutaj wola współpracy na pewno będzie, o ile już nie jest, bo wiem, że zespół przy starostwie jest powołany, w związku z tym na pewno już tam na ten temat jakieś rozmowy się odbywają, także takie stanowisko prawne skuteczną argumentacją, mam nadzieję, że pomoże nam w tym, żeby jednak nie ponosić za to odpowiedzialności. Mam taką szczerą nadzieję. To tyle na temat kwestii związanych z pierwszym, nazwijmy to, tematem, który poruszyliśmy. Nie wiem, czy to będzie po kolei, ale bezrobocie. Nie, ja panie burmistrzu, nie mówiłem o bezrobociu w znaczeniu takim, że my mamy problem z bezrobociem w Bukownie. Absolutnie nie o to chodziło. Chodziło bardziej o to, że mieszkańcy Bukowna mają problem z znalezieniem miejsca pracy w Bukownie, w znaczeniu takim dobrego, dobrze płatnego miejsca pracy w Bukownie. I no, o ile to nie jest jakaś tam sfera działalności przemysłowej, mówię bardziej usługowej, ale też mówiłem o tym, że z Bukowna nigdy nie zrobimy jakiejś aglomeracji, która pozwoli nam na budowanie przedsiębiorstw, które będą tutaj jakieś szerokie usługi, że tak powiem, świadczyły. I tutaj jakby problemem jest to, że w Bukownie powinniśmy stworzyć i bardzo dobrze, że to idzie mniej więcej w takim kierunku, jeżeli chodzi o komunikację, takie możliwości, żeby mieszkańcy, młodzi przede wszystkim, chcieli tutaj zostawać i ewentualnie do pracy dojeżdżać, bądź mieszkać w Bukownie, przyjechać do Bukowna i się tutaj osiedlić, tak? I jeżeli chodzi o propozycje, bo pan burmistrz takie propozycje przedstawił, no to wydaje mi się, że ja to powiedziałem w mojej poprzedniej wypowiedzi właśnie odnośnie infrastruktury i budownictwa. Widzę, że jeżeli pan przewodniczący potwierdza, to znaczy, że gdzieś udało mi się to wyartykułować. Jeżeli chodzi o kwestie podwyżek, jeżeli w urzędzie, jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby podwyżki w urzędzie były i myślę, że jest to jeden z ważniejszych tematów, także zdaję sobie sprawę z tego, że budżet nie jest z gumy i że trzeba na to znaleźć pieniądze, ale jeżeli znajdzie się z dobrego, znaczy są myślę wiele kwestii, które są o wiele mniej ważne w budżecie, jak na przykład budowa wiaduktu, z których można jakby pieniądze na to znaleźć. Ja wiem, widzę już tutaj ogłoszenie pana przewodniczącego. Tak. Ja powiem tak. Uważam, że akurat dobra kadra urzędnicza, dobrze opłacana, to już jest połowa sukcesu. Proszę? Dobrze, już kończę. Zanieczyszczenie. Tak, ja się też panem burmistrzem, ja też nie powiedziałem, bo nie wiem, czy pan burmistrz próbował tutaj to zasugerować. Ja nie powiedziałem, że zanieczyszczenie Bukowna problemem jest, są zakłady przemysłowe, czy na Śląsku, czy tutaj u nas. Nie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to zabudowy jednorodzinnej pochodzi to zanieczyszczenie. No i z tym problemem trzeba sobie jakoś poradzić i trzeba właśnie w związku z tym, co też powiedziałem, znaleźć jakąś nową perspektywę na to, bo problem się zwiększa, a nie zmniejsza w tym momencie, prawda? W znaczeniu takim, że możliwość przekonywania mieszkańców do rezygnacji z kotłów węglowych będzie coraz, miejmy nadzieję, że w tym momencie mamy kumulację, ale obawiam się, że też doświadczenia tej całej sytuacji mogą negatywnie na to wszystko wpłynąć. Jak zachęcić ludzi, żeby wymienili piece? Pan burmistrz się zapytał. W związku z tym ja powiedziałem to na samym początku, że teraz
o ile przedtem argumenty ekonomiczne wchodziły na przykład w grę, no bo myślę, że można się zgodzić z tym, że gaz, był taki moment, że gaz się opłacało zamontować ze względu na mniejszy nakład pracy, ze względu na samym końcu mniejsze wydatki, no to w tym momencie perspektywa się zmienia i to trzeba sobie jasno i klarownie przyznać. Zobaczymy, co będzie z węglem, bo też jeżeli chodzi o dostępność węgla, jest z tym problem, cena węgla jest problem, ale miejmy nadzieję, że i zarówno z cenami węgla, jak i gazu jakoś sobie poradzimy. No chociaż no, tutaj oczywiście to nie jest problem gminy, bo to władze centralne nie przygotowały nas do tego, aby zostały narzucone, nałożone sankcje na Rosję i to jest ich odpowiedzialność za to i my powinniśmy zachęcać do tego, ale to nie nasza, że tak powiem, rola, żeby wpływać na ceny gazu przede wszystkim, no bo węgla tutaj nie wchodzi w grę. I tutaj chyba wszystko, jeżeli to, co chciałem się odnieść do tego, co pan burmistrz powiedział. Oczywiście no jeszcze tutaj widzę kwestię transportu. To jeżeli chodzi o transport, to jakimś rozwiązaniem by mogło być na przykład partnerstwo publiczno-prywatne, co by można było przemyśleć, ogłosić po prostu konkurs na połączenie z jednym albo z drugim ośrodkiem, a najlepiej z obydwoma naraz. Ale jeszcze chciałem... Z Katowicami i z Krakowem, jakby tutaj o to chodziło. I kwestia... Jeszcze chciałem... To właściwie tyle, jeżeli chodzi o odniesienie się do tych kwestii. Jeszcze chciałem się zapytać stricte kwestie związane z raportem. Trochę mniej i trochę bardziej związane. Jeżeli chodzi o budowę zatok autobusowych przy ulicy Kolejowej, tutaj chciałem się spytać tylko konkretne pytanie o to, kiedy możemy się spodziewać tego, że ta inwestycja zostanie... No dobrze, ale to jest no stop, jest na stronie 14 to. No tak, no to... Ja myślę, że warto wiedzieć, znaczy myślę, że pan burmistrz jest w kontakcie ze starostą i wie być może kiedy zacznie się ta inwestycja, no i w perspektywie kiedy się ona skończy, prawda? Potem kwestia ulicy Niepodległości, która też została tutaj poruszona. Ja chciałbym się tutaj spytać, czy problem związany z tymi zapadliskami, bo słyszę jakieś informacje, które niepokoją, że jakieś kolejne miejsca są w niebezpieczeństwie. Nie słyszałem o tym ze strony oficjalnej, ale słyszę to od mieszkańców i chciałbym mieć jakby tutaj oficjalną informację, żeby móc mieszkańców ewentualnie uspokoić. A jeżeli już jesteśmy przy ulicy Niepodległości, to też chciałbym wskazać, że warto by było się pochylić nad... w przyszłym budżecie, czy w jeszcze następnym, nad remontem tej ulicy Niepodległości w stronę bloków, bo też już stan tej drogi... Tak. Ja tylko zaznaczam przy okazji, jeżeli mówimy o tym temacie. Chciałem poruszyć też kwestię strefy aktywności gospodarczej, ale wydaje mi się, że już pan burmistrz na to już powiedział nam na ten temat. Chciałbym się, tutaj mam odnotowane kwestie edukacji ekologicznej. Na stronie 80 jest coś takiego poruszane i ja bym chciał, jeżeli by była możliwość wskazania tej w zeszłym, no w tym 2021 roku, jakie działania były w tym temacie poruszane. Chciałbym się pana burmistrza też spytać o ewentualną jakąś perspektywę budowy nowych ścieżek, ewentualnie jakichś tras rowerowych oraz o co też chyba pytam za każdym razem przy okazji tej sesji, dostępu do specjalistów. Czy coś w tym temacie ewentualnie się zmienia i jest możliwość poszerzenia oferty naszej przychodni zdrowia, jeżeli chodzi o dostęp do specjalistów. I to wszystko. Myślę, że
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, następny do głosu jest, zgłosił się pan Dobór Derda. Gdzie jest adwokatem? Pan burmistrz adwokatem? Tak, tak. Proszę państwa, ale pozwoli pan, bo mi udzielono głosu, to panie burmistrzu, pan jeszcze odpocznie trochę. Zapomnę pytanie. To zanotować proszę. Ja miałem poruszyć parę tematów konkretnych związanych z raportem, ale z uwagi na dość duży czas zaangażowany dwóch dyskutantów, ja to ograniczę, że tak powiem. Chciałbym przede wszystkim poruszyć sprawę, o której mało tu się mówi. Na Komisji Ochrony Środowiska temat jest prawie że na każdym posiedzeniu. Dotyczy to gospodarki wodno-ściekowej. Jeżeli my, o ile gospodarkę wodną mamy w miarę uporządkowaną, jak z danych, które tu są na stronie 72-73 wynika, że prawie 100% dostępności do wody, tak jeżeli chodzi o gospodarkę ściekową, to u nas nie jest to za dobrze. W ciągu roku 2021 14 przyłączy wykonano do istniejącej sieci kanalizacyjnej, która obejmuje znaczną część prawie poza osiedlami tymi dalszymi, prawie całą gminę. Proszę państwa, nasze propozycje, które były przedstawiane na komisjach, wskazywały na sposób, metodę działania, aby wprost ludzi przymusić, może nie przymusić, ale zachęcić do wykonania tych przełączy. Jeśli patrzę na ten temat w raporcie, konkretnie są trzy zdania na ten temat. A my wiemy o tym, że sprawa gospodarki ściekowej jest wyjątkowo trudna, istotna i tu nie ma ani słowa o tych obszarach, które nie mają kanalizacji sanitarnej. Nie ma żadnych danych dotyczących ile, jak mniej więcej ta gospodarka jest tam realizowana. W tej chwili, dzisiaj nawet będzie jeszcze ten projekt do poprawy. Być może, że to będzie w przyszłości bardziej uregulowane. Dlatego też bardzo bym prosił, aby w przyszłym raporcie ten temat gospodarki wodno-ściekowej, a przede wszystkim ściekowej, był bardziej konkretnie przedstawiony. Bo dziś, jeśli byś zapytać, ile przyłączy nie jest wykonanych tam, gdzie jest ta kanalizacja, to z tych danych tutaj nie odczytamy i tego się nie dowiemy. Inne tematy, które były poruszane, już nie będę rozszerzał, natomiast wrócę krótko do tej słynnej demografii, o której pan burmistrz i pan tutaj Sebastian opowiadali. Jest taka sprawa, że w pewnej okolicy proboszcz prowadził metodę, że o godzinie 2:12 i o 1:00 w nocy włączał dzwony. I te dzwony budzili ludzie i po roku czasu przyrost był zdecydowanie ponad 200%. Proponuję może skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz ad vocem, proszę, udzielam głosu. Tak, to może najpierw ad vocem do pana radnego Piasty. Myślę, że tak, bardzo dużo tu powiedziałem na temat tego, czy gmina mogła być stroną, czemu nie była stroną, więc nie chciałbym się powtarzać. No to jest taka ocena pana, aczkolwiek troszkę jestem zdziwiony, bo od samego początku, od pierwszych spotkań w roku 20, kiedy jeszcze kopalnia pompowała wodę, no nie słyszałem tu jakichś takich sugestii od pana: panie burmistrzu, zróbmy to tak, tak czy inaczej. Ja wiem, że najlepiej to wymagać i stawiać tylko ewentualnie jakieś takie zarzuty. I jeżeli chyba to pan tak w tym temacie zakończył, że musimy zrobić wszystko, żeby rzeka popłynęła, dobrze to usłyszałem, to panie radny, no to ja niepotrzebnie przez tą godzinę mówiłem, bo rzeka nie popłynie naprawdę. Pan doskonale o tym wie, pozostałych 14 radnych o tym wie.
Nie wie tylko pan Stefan Piętka. Tak jak powiedziałem dzisiaj, żeby pompować z kopalni, z rejonu kopalni Olkusz, bo tylko stamtąd jeszcze jest możliwe te dwie pompy, które są. Jeżeli, tak jak powiedziałem, przypomnę, ZGH nie pobiera wody na potrzeby własne, ponieważ tych siarczanów jest tyle, że przeróbka mechaniczna nie przerobi i ona stoi w tym momencie, to ja proponuję, ja pojadę z panem do instytucji, nie wiem, jakich, jak pan wskaże, żebyśmy spowodowali przez tą instytucję wymuszenie oczyszczania, bo tylko w takim momencie mówimy, pompować możemy do rzeki coś, co się nadaje, że ich życie biologiczne będzie płynąć. Umówmy się. Natomiast jeżeli instytut... To perspektywa 20-30 lat, jeżeli tak pan to mówi, to zakładam, że odbuduje się Witeradówka i do Bukowna popłynie woda z Witeradówki korytem Baby. Baba będzie się troszkę dłużej odbudowywać, natomiast naprawdę proszę mi wierzyć, chciałbym jako mieszkaniec, bo się tu urodziłem, ale mam wielkie wątpliwości, czy to bliskie położenie, jeżeli nic się nie zrobi na odcinku źródła rzeki Sztoły, a Leśny Dwór, jeżeli nie dojdzie do niczego, co mówiliśmy, że chcemy przywrócić takie znaturalizowane koryto rzeki, żeby te 2-3 metry wody jednak tutaj doprowadzić. Jeżeli do tego by nie doszło, to ta woda naprawdę marne szanse ma, żeby kiedykolwiek dopłynęła, bo coraz przez te 15 lat brakło eksploatacji już na wyrobiskach, gdzie była kiedyś kopalnia piasku Szczakowa, tam się zwiększa ilość wody wypływającej. Więc woda znalazła sobie już drenaż i idzie z kierunku wschodniego właśnie tu od Diablej Góry, od Buczyny pod drogą do Podlesia i tam, bo jeżeli mówiliśmy kiedyś o budowie zbiornika Bur i dokumenty wskazywały na to, że pod drogą do Boru przepływało 0,5 m³ wody na sekundę, a w tej chwili jest przepływ 6 metrów na sekundę, no to skądś ta woda w takim razie się pojawia, czyli na minutę. To skądś ta woda się pojawia, tak? Czyli już znalazła sobie kierunek, którędy ona płynie i ona albo nie wypływa już w źródłach i sobie płynie gdzieś tam pod skałami, pod gruntem i wypływa na wyrobisku tym popiaskowym, a to co płynie bez, na dzisiaj bez udziału ludzkiej ręki, no ma marne szanse, żeby dopłynęło do Leśnego Dworu. No taka jest prawda. Aczkolwiek, tak powiedziałem, ja do końca nie jestem pesymistą, bo myślę, że jednak jakieś oddziaływanie kopalni było, szczególnie pod poziomu kopalni Olkusz. Że to było za blisko, że to też powodowało. I tak powiedziałem, nie dopuściliśmy do kopalni, do otwarcia wydobycia piasku na złożu Starczynów. Nie będzie ujęcia wody. No to jest jakiś plus z naszej strony, jakaś robota. Natomiast na to, że ona będzie zanikać, to nie mamy najmniejszego wpływu. Tak więc mówię, rzeka w perspektywie lat, no, następne pokolenia, to najprawdopodobniej szybciej popłynie Witeradówka z Babą korytem Baby, niż Sztoła dopłynie do Bukowna. Ale może się mylę też i ja, hydrogeolodzy przynajmniej tak wskazują. Powiem tak, jeśli odnośnie tych działań, kiedyś też takie usłyszałem zarzut, a dlaczego w takim razie gmina czy gminy tutaj powiatu olkuskiego nie wystąpiły do ustawodawcy o zmianę przepisów? Szanowni Państwo, powiem tak, w tej walce o Sztołę to jesteśmy osamotnieni, jesteśmy sami. Sztołę nie interesują Klucze, Sztołę nie interesuje Olkusz, a gmina Bolesław jest zadowolona, że 120 metrów sześciennych wody zanieczyszczonej, to bardzo zanieczyszczonej, nie płynie kanałem Dąbrówką. Nie płynie. Oni są zadowoleni z tego, bo wiedzą w perspektywie kilkunastu lat, o czym tu nawet pan Stefan Piętka, co w tym akurat miejscu mogę mu przyznać, że prawdopodobnie coś może mieć racji, że tam się pojawi woda w tych wyrobiskach popiaskowych na terenie Bolesławia i to, co na jednej z tych konferencji, na których pan był, ja byłem, dyrektor powiedział, że tam się pojawi 150 hektarów lustra wody. Jaka będzie jakość jeszcze tej wody, to też jeszcze do dzisiaj nikt nie wie, no bo czy albo się ona wyfiltruje i będzie dobra, ale
Bolesław ma szansę na 150 hektarów jezior. Kilka po 20-30 hektarów, bo takie są te odkrywki kopalniane. Ale jest prawdopodobieństwo 90%, że to będzie. Że tu w okolicy będziemy mieć takie, jak to określono, po jeziorze bolesławskie. No. Natomiast na terenie Bukowna raczej skutkiem zatopienia kopalni nie będzie pojawienie się takiej wody, żeby zalało potencjalne miejsce, gdzie ewentualnie już Niecka pod jakiś zbiornik, gdyby dało go się utrzymać, czyli Bór, bo o Podlesiu to trzeba też zapomnieć. Nie wiem, zobaczymy. Sama rzeka jako taka, marne szanse. To tyle, jeśli tu. Jeśli chodzi o te odszkodowania, o których pan wspomniał, to panie radny, no, na dzisiaj mogę powiedzieć tak, przepisy gwarantują i dają pewność, że czy to było ZGH, była spółka państwowa, teraz przejęła to spółka prywatna i kto by nie przyjął następny, to przepisy mówią o tym, że każdy następny przejmuje zobowiązania tego najpierwszego, że tak powiem. W związku z tym odszkodowania tam, gdzie nie wynikają z winy gminy, to na pewno będzie płaciło ZGH lub jego spadkobierca. Natomiast tam, gdzie gmina ewentualnie dopuściła do zabudowy w terenach, które kiedyś 40-50 lat temu były terenami podmokniętymi i o tym zapomniano, no to może być problem już gminy. Natomiast chcę jedno powiedzieć, że każdy plan zagospodarowania przestrzennego, każde jego miejsce jest opiniowane przez Urząd Górniczy. Czy to było kiedyś Katowice czy Śląsk. Jeżeli Urząd Górniczy zaopiniował pozytywnie, że nie będzie zjawiska podtopień, no to trudno też winy szukać u samej gminy, tak? Bo na pewno to była, będzie można wykazać, że była błędna decyzja Urzędu Górniczego, który zatwierdzał ten czy inny plan ruchu zakładu górniczego. Dobre miejsca pracy, no też powiedziałem, no jaki ja czy państwo macie wpływ na to, czy te dobre miejsca w Bukownie powstają, czy nie powstają. Były zarzuty, że właściwie no co to za miasto, nie ma banku. No to czyja to wina, że nie ma banku? Burmistrza? Ja usłyszałem jedno tylko od tych, którzy te banki prowadzili. Panie burmistrzu, jeżeli nie ma operacji bankowej, jeżeli ludzie nie gromadzą środków, nie zaciągają pożyczek, kredytów, bank przestaje istnieć, bo bank z tego żyje. Jeden, drugi i trzeci, no niestety z braku, nazwijmy to klientów, banki przestały istnieć w Bukownie. No przecież nawet nie było chęci rozmowy na temat, nie wiem, obniżenia czynszu czy czegokolwiek. Nie, jest decyzja odgórna, bank nie przynosi zysków, zostały zlikwidowane. Nasze poczynania skończyły się jedynie sukcesem, że utrzymaliśmy ten bankomat po byłym banku, ten PKO SA. Drugi mamy bankomat po drugiej stronie Bukowna. No te bankomaty tutaj w Biedronce, czy to, no to już powiedzmy firmy. I to wszystko. Nie mam wpływu na banki, chyba żaden wójt, burmistrz nie ma. My stworzyliśmy warunki, że mogły te banki być. Banki się polikwidowały, więc nie ma. I tak samo te miejsca pracy. Chętnie przyjmujemy wszystkich. Kiedyś mieliśmy bardzo fajną uchwałę o pomocy dla przedsiębiorców, bo jak zatrudni tam 5 osób z Bukowna, to tam był zwolniony z podatku na rok, jak więcej, a jak powyżej tam bodajże setki, to nawet 5 lat był zwolniony. No dzisiaj już ta uchwała przestała funkcjonować, ale ja nie wiem, czy ona nawet miałaby wpływ na to. Także tutaj trudno się dopatrywać winy burmistrza, no, że nie ma ciekawych miejsc pracy, bo ciekawe to ja mogę tylko zaoferować w urzędzie, a co do płac, to nie da się tak, panie radny, że my zrezygnujemy z wydatku majątkowego, jakim jest wydatek na wiadukt i przeznaczymy te pieniądze na wydatki bieżące. To nie ta ścieżka, nie tak budżet działa i nie mogę zaciągnąć kredytu bieżącego na to, żeby zrobić podwyżki płac. No trzeba gdzieś wyważyć. Ja rozumiem, że każdy by chciał zarobić bardzo dużo. Staramy się, żeby te płace
były takie, żeby no, utrzymać tych pracowników. No ale też tak jak mówię, jeżeli jest to kwota, teraz widzimy za zeszły rok było 62 miliony i załóżmy, że będzie podobne w tym roku, no to musimy rozważyć, że jeżeli damy na płace, a moi drodzy, urząd to nie jest jedyna instytucja samorządowa, bo mamy jeszcze MOSiR, MOK, szkoły i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy doprowadzić do tego, że na przykład pani, popularnie mówiąc, operator powierzchni płaskich nie będzie zarabiać dwa razy w urzędzie tyle, co na przykład w przedszkolu, prawda? Tak, kustosz. Mało tego, te podwyżki są po prostu i tak wymuszane, bo jeżeli, proszę państwa, mówi się o tym, że w przyszłym roku dwa razy będzie podwyżka płac, tak? Ale mówi się tylko o minimalnej płacy brutto. Ja jak o tym słyszę, to mnie się wnętrzności przewracają, bo nikt nie mówi o to. Każdy mówi o tym, że to ktoś taki, co skończył 18 lat, idzie do roboty i dostaje minimum 3416 zł dostanie. Ale takich ludzi jest stosunkowo mało. Natomiast wszyscy inni, którzy pracują, i żeby im dać 3418 zł, to trzeba jeszcze im dać 20% wysługi. Więc ta minimalna płaca dla pracownika, który pracuje co najmniej 20 lat, no to jest 3418 plus 20, to jest 4100 zł. Jeżeli na dzisiaj pracownik w gospodarce komunalnej, czy ludzie wykształceni w bibliotece, kustosz może zarabia więcej, ale tam bibliotekarz na dzisiaj zarabia 400, no przecież ja go nie zostawię na 400, żeby podnieść w urzędzie, bo muszę podnieść, jeżeli tu płaca idzie 500 zł, bo to będzie nie 400 zł, to będzie 500 z hakiem, to muszę podnieść tamtym pracownikom. I to powoduje, że w skali ilości pracowników gminy Bukowno to jest prawie 2 miliony złotych ta podwyżka będzie kosztować. A jeżeli teraz obniżą podatek, mniejsze PIT-y będą, to z drugiej strony jest mniejszy dochód, więc dochody będą mniejsze, wydatki większe, no gdzieś musimy znaleźć tą granicę i ja tu będę liczył na rozsądek państwa. Ja nie... Krótko powiem, od 2006 roku raz tylko chyba, jak była deflacja, nie robiłem podwyżek płac. Raz bodajże to było. Przez każdy rok we wszystkich jednostkach budżetowych mieliśmy co najmniej o stopień inflacji podwyżkę. Nie robiły tego wszystkie gminy. Nie robiły. Może robiły to skokowo, może więcej, ale myśmy systematycznie równo. Jak będą pieniądze, to damy. Jak już widzę, przyzwolenie będą. Tylko gdzieś musimy znaleźć tę równowagę, z czego rezygnujemy, jeśli chodzi o bieżące, a co. Natomiast sami tutaj są dyrektorzy, to wiedzą, jak, że tak powiem, kroimy wydatki, naprawdę kroimy wydatki i zawsze koniec roku jest taki, że musimy im dodawać, bo ja wiem jedno, jak się da, to się wyda, ale jak się nie da, no to z tego, co się ma, to się jakoś oszczędza, a potem no, trzeba dopłacić, rozumiemy się, dobrze, piece. No wracamy, nie chcemy tego tematu znowu, ale tak jak mówimy, są pewne wymagania, my z tego programu musimy się wykazać. Tu mówią o smogu, tu mówią o wzroście za węgiel. Jak zmusić ludzi? No zmusić ludzi do wymiany pieców to będzie tak, że przyjdzie kontrol, my się nie wykażemy i zapłacimy 50, 100, 500 tysięcy kary. Bo troszkę inaczej jest z kolei, tutaj nawiążę od razu do zapytania pana radnego Derdy, że może brak jest jakichś konsekwencji, brak jest przyłączy, jak zachęcić ludzi. Moi drodzy, tam gdzie wybudowaliśmy kanalizację albo tam gdzie ona jest, właściwie tam gdzie wybudowaliśmy, bo tam gdzie jest, to zachęty specjalnie nie było kierunku, ale tam to robiliśmy. Był taki moment, że PEWiG robił po kosztach, że tak powiem, zaniżonych, nie brało się opłaty od czegoś tam, granica 500 zł i tak dalej. Natomiast przepisy są, moi drodzy, takie jakie są. Burmistrz może wydać decyzję o wymianie pieca, o podłączeniu się do kanalizacji i może wyznaczyć, może, wolno mu to napisać w decyzji. Natomiast wszystkie, które ja znam, a dziesiątki, wydrukowałem sobie wyroków sądowych, to każda jedna decyzja jest uchylona w części dotycząca wyznaczenia terminu panu X, że jest kanalizacja. To jak my mamy, jakie my mamy narzędzie przymusu? Rozliczać ilości
zużycia wody. I za to nie to, że zmuszać kogoś do przyłącza, zachęcać, ale rozliczać. Mam nadzieję, panie radny, że właśnie ten program, o którym też pan wspomniał, że do tej pory się nic nie robiło, on bodajże wchodzi jutro albo pojutrze, czyli ta uchwała wchodzi w życie, czy dzisiaj, która uchwała o dofinansowaniu do przydomowej oczyszczalni ścieków i szamp. I to myślę, że jest ten kierunek, który przyjęliśmy wspólnie, żeby na tych terenach nieskanalizowanych zadziałało. Natomiast tak jak już też powiedziałem, przygotowujemy w najbliższym czasie uchwałę na dofinansowanie do przepompowni przydomowych, to jest pompka, niewielka pompka, która w sytuacji naprawdę rzeczywiście, gdzie graniczy to z cudem, żeby podłączyć się do kanalizacji albo ze względów spornych z sąsiadami, albo technicznie nie do wykonania, będziemy dofinansowanie dawać do takich przepompowni, myślę, że nawet w 100%, bo nie jest to majątek, taka pompka. I myślę, że to jest kierunek, który to pójdzie. Praktycznie teraz tak, jeszcze o zatoki. Kiedy będą? Panie radny, nie szedł pan dzisiaj na sesję? Od tygodnia kopią przecież tutaj chodniki pozdejmowane, bo muszą przełożyć instalacje teletechniczne. Widzę, że tam kładą. Natomiast to już jest rozpoczęta praca. Nie, nie, nie. To jest już właśnie początek budowy zatok i skrzyżowania, a mianowicie mają być miejsca przejścia w ten sposób zrobione jak ulica Leśna i ulica Kolejowa. Doświetlenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niepodległości pan poruszył. Ta praca na niepodległości, co była, jest zakończona i tam się już więcej nic nie pojawiło. Natomiast to zdarzenie, które tam było na niepodległości, tej niepodległości do przedszkola, tam około 100 metrów, to się okazało, że w jakiś sposób zapadła się kanalizacja sanitarna i ona spowodowała wypłukiwanie podbudowy, no i woda i droga siadła. Ale jest to już opanowane, o ile wiem, jest tu dyrektor, z tego co mam przekazane, wodociągi już wymieniły uszkodzony fragment. No i doprowadzimy, że droga wróci do normy. Jeśli chodzi o edukację, to ja myślę, że tutaj pani kierownik dwa zdania mi pomoże, bo mi już zasycha. Natomiast ścieżki rowerowe. Ja myślę, że najzdrowiej to jeździć po lesie. A powiem, jeśli chodzi o... I teraz tak, tam gdzie byśmy chcieli wybudować ścieżki rowerowe, to szczególnie przy tych takich szlakach główniejszych, to wszystko są drogi powiatowe. No powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy nie było w ogóle chęci z drugiej strony, żeby cokolwiek robić, a już szczególnie droga do Jaworzna. Nie mówię o jakiejś ścieżce rowerowej tutaj do Olkusza wzdłuż ulicy Długiej. To wiecie, to trzeba 5 metrów czy 6 metrów od lasów, no to jest kolejny problem, to nie do przeskoczenia temat. Natomiast chcę powiedzieć, że jesteśmy w pewnych rozmowach z PKP, żeby wykorzystać tam wzdłuż torów kolejowych do Jaworzna, do Szczakowej, jest taki pas w szerokości 3 metrów, wyprofilowany, można powiedzieć, w poziomie, natomiast on oczywiście w pionie tam zmienia ukształtowanie, ale chcemy wejść w rozmowy z PKP, czy na tym terenie, no co prawda to jest bardzo blisko torów, ale no pociągi raczej nie zdarzają się, żeby wypadły z torów i trudno rowerzyście wjechać pod pociąg albo odwrotnie. Według mnie, jeżeli by to się udało, i po utwardzeniu byłaby to bardzo fajna ścieżka rowerowa daleko od drogi i byłoby tu dużo lepsze rozwiązanie. I mam nadzieję, że to nam się uda. A tak jak mówię, no, nikt jeszcze nie zabronił jeździć po lesie, a najzdrowiej, jak to pan Stefan mówi, wdychać to sosnowe, dobre powietrze, bo ono rzeczywiście jest zdrowe. Tak mówię, przy ścieżkach powiatowych nie ma. A może jedno mi się przypomniało. Kiedyś był taki program Velo, z którego żeśmy zrezygnowali, muszę tu powiedzieć uczciwie, bo on wymagał tego, że ścieżki rowerowe, które są właściwie w poboczu drogi, powodują ograniczenie musowe do 30 km na godzinę takiej drogi.
No, nie było zgody właściwie nikogo, żeby drogę powiatową, no, na przykład ulicę Długą do Olkusza okręcić do 30 km na godzinę. No, więcej bym dostał batów niż zysków z tego byłoby. Także nie jest to takie proste. A po drogach gminnych, no, my mamy taki ruch w mieście, że jazda rowerem, no to nie Kraków, gdzie bez przerwy tramwaj, to tam to rzeczywiście w Krakowie dużo jest tych ścieżek. Wczoraj byłem, no to jest mnóstwo. Natomiast u nas, ja nie wiem, czy w środku miasta, no i jest taka potrzeba, a tak jak mówię, no generalnie wszystkie Wodąca, Sławkowska, Doboru, to wszystko są powiatówki, no tematu nie ma do rozmowy, bo nie ma drugiej strony. Jeśli chodzi o edukację, pani Marzeno, parę zdań. Proszę załączyć mikrofon. Mimo tego, że w poprzednim roku mieliśmy COVID, odbywała się edukacja ekologiczna w szkołach skierowana do dzieci. To były głównie konkursy i zajęcia edukacyjne. Zajęcia edukacyjne dotyczyły głównie niskiej emisji. I były również różne organizowane imprezy i konkursy dla dorosłych. To przykład. Program edukacyjny działania z impetem, konkurs Art Kreator, ekologiczna walizka młodzieżowa. Także były informacje w mediach, ulotki i plakaty dotyczące kampanii informacyjnej o smogu, zakazie spalania niedozwolonych paliw i odpadów, uchwały antysmogowe i tych zadań, które były nakładane na gminę w programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. I to są główne właściwie nurty takie. Pani może coś dodać? W grudniu 2021 była też bardzo duża kampania odnośnie ochrony powietrza, tak? Tak, w ramach dwóch projektów wymiany kotłów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zostały przeprowadzone działania edukacyjne, ekologiczne w formie warsztatów w obydwu szkołach i w przedszkolu. Z tego co wiem, tutaj sygnały były z placówek, że dzieci były bardzo zadowolone. Warsztaty były trzydniowe, połączone z rozdawaniem nagród również. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz Cockiewicz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Widzę, że jestem ostatni zgłoszony, więc postaram się z jednej strony podsumować, troszkę uzupełnić jeszcze te tematy, które sobie wynotowałem, a które gdzieś nie wybrzmiały. Szanowni państwo, najpierw może chciałbym jeszcze wrócić do tematu busów pomiędzy kursujących między Olkuszem a Bukownem. Pan burmistrz co prawda to powiedział, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało głośno. Jakiekolwiek wspierania działalności konkurencyjnej wobec Związku Komunikacyjnego Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminnym jest działaniem na szkodę gminy. Jeżeli my będziemy wydawać jeszcze środki publiczne na to, żeby wzmocnić konkurencję wobec związku, do której już dzisiaj dopłacamy grubo ponad 1 000 000 zł, no to jest po prostu działaniem szkodliwym. To jest pierwsza sytuacja, którą chciałem, żeby wybrzmiała, bo warto, żebyśmy mieli świadomość, że ponad 1 000 000 zł przekazujemy dzisiaj na dopłaty do komunikacji miejskiej i gdzieś mam wrażenie, że ta informacja się nie przebija i dalej ciągle się słyszy, że jest brakuje busów. Korzystajmy z autobusów, bo to jest nasz podmiot i myślę, że warto jego wspierać i jeżeli mamy wspierać działania jakichś podmiotów w zakresie komunikacji do nich, to będą nasze podmioty. To po pierwsze. Drugą rzecz, którą chciałem wypowiedzieć, to perspektywy zostania w Bukownie dla młodych ludzi, miejsca pracy. Mamy w tej chwili nowe inwestycje na strefie. Pewnie państwo też czytaliście, że firma, która w 2018 roku kupiła działkę w strefie, podpisała
porozumienie z Krakowskim Parkiem Technologicznym i uzyskała promesę na uzyskanie zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i możemy właściwie być zadowoleni, że nasze tereny inwestycyjne objęte są Polską Strefą Inwestycji i tam przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z ulg rządowych. Natomiast dobrze by było, żebyśmy sami nie podejmowali działań, które mogą miejsca pracy w Bukownie likwidować, a przypominam sobie takie odezwy czy takie apele, żeby wygonić z Bukowna firmę, która blisko 50 miejsc pracy oferuje. Więc dobrze by było, żebyśmy w swoich działaniach byli konsekwentni. Z jednej strony chcemy tworzyć miejsca pracy, a z drugiej strony chcemy je likwidować. No dobrze by było, żebyśmy byli konsekwentni. Szanowni Państwo, pojawił się tutaj też taka propozycja, aby z turystyki uczynić główny kierunek działań rozwojowych, jeśli chodzi o naszą gminę. Ja myślę, że to będzie bardzo dobrze widoczne w trakcie prac nad strategią, bo na pewno będzie dokonywana analiza SWOT i tutaj tak naprawdę wyjdzie nam, czy turystyka stanowi na tyle mocny potencjał, żeby stanowić dla gminy szansę na rozwój. Z mojej perspektywy mamy szansę na turystykę jednodniową, góra może weekendową. W przypadku tej drugiej może łatwiej będzie ją w jakiś sposób zmonetyzować. Natomiast mówimy, że ubyły nam atuty. Przez ostatnich kilka lat atuty turystyczne były. Natomiast nie widać jakoś znaczącego przyrostu miejsc pracy, jeśli chodzi o turystykę. I to nie wiem, czy to będzie taki rzeczywiście kierunek, na którym należałoby się wyłącznie nastawiać. Na pewno nie jest to kierunek do pominięcia, natomiast myślę, że warto by rozważyć to, że niekoniecznie musi to być kierunek główny. Czy atuty ubyły, to też jest sprawa dyskusyjna, bo dobrze Państwo wiecie, że wraz z tym, że koryto Sztoły się stało suche, pojawiły się zupełnie nowe gatunki roślin i zwierząt na innych obszarach i w obszary wyrobiska Podlesia czy wyrobiska Bur są niezwykle atrakcyjne przyrodniczo. Pojawiają się zupełnie nowe gatunki zwierząt i na pewno Państwo obserwujecie grupę Zakochaj się w Bukownie. Mamy do czynienia z zasiedlaniem tych terenów przez zupełnie nowe gatunki. To też bardzo cieszy. A jeśli chodzi o zbiornik Bur, to już też myślę, że do Państwa dotarła ta informacja, że mimo naszej negatywnej opinii dla Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, jeśli dobrze pamiętam, w sprawie objęcia terenów przyszłego potencjalnego zbiornika Bur obszarem ochronnym Natura 2000, rząd polski wysłał do Komisji Europejskiej zgodę na objęcie tego terenu ochroną Natura 2000. W związku z tym jakiekolwiek prace inwestycyjne pod kątem budowy tam zbiornika wodnego chyba możemy odłożyć już ad calendas graecas, jak mówią przysłowie. Kolejna sprawa, na którą też chciałem zwrócić uwagę, zwróciła na to pani przewodnicząca, że dochody wzrosły w ostatnich latach. Szanowni Państwo, jest to też związane bardzo istotnie z realizacją programu 500+, która w tym roku jest przekazywana do ZUS-u. W związku z tym te środki nie będą przechodzić przez budżet miasta i na pewno w przyszłym roku w statystykach będziemy mieć spadek dochodów, no bo te środki nie będą rozdysponowane za pomocą naszego ośrodka pomocy społecznej. Jeśli chodzi o ulicę Niepodległości, pan burmistrz mówił o tym, że mieliśmy dwie awarie wodociągowe, a na odcinku, który był realizowany w ubiegłym roku, praktycznie nie widzimy zmian. Temat jest na bieżąco obserwowany, natomiast zastosowane rozwiązanie nie zabezpiecza przed powstawaniem pustek pod drogą, bo taka jest budowa geologiczna, natomiast zabezpiecza przed ewentualnymi jakimiś nagłymi skutkami. Tam jest utworzony materac 13 warstw, który w momencie, gdyby doszło do jakiegoś nagłego obsunięcia terenu pod drogą, to on będzie siadać łagodnie, nie powstanie jeden głęboki lej, w który powiedzmy mógłby wpaść samochód. Natomiast jeśli chodzi o nakładkę ulicy Niepodległości od skrzyżowania z ulicą Jodłową do przedszkola, ja mam nadzieję, że może nawet już w tym roku uda się w tym temacie coś zrobić. Nie będziemy czekać do przyszłego roku, ponieważ
procedowana była w Sejmie zmiana ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg i w ramach tego funduszu ma się pojawić nowy komponent nakładkowy, czyli tak naprawdę pieniądze, które będą przekazywane nie na budowę dróg, gdzie jest potrzebna kompletna dokumentacja i pozwolenie na budowę, tylko remont i taki segment dofinansowań, mamy nadzieję, będzie uruchomiony i jeżeli będzie uruchamiany, to planujemy właśnie zgłosić ten fragment drogi do tego programu. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, no to on będzie realizowany. Jeżeli nie, trudno, żebyśmy w tym roku z własnych środków je realizowali, bo dobrze Państwo wiecie, w budżecie jest ciasno. Edukacja ekologiczna już jest omówiona. Jeszcze jedną rzecz chciałem tylko dopowiedzieć, jeśli chodzi o te pytania, które się pojawiały do gospodarki wodno-ściekowej. Pan burmistrz też mówił o tym, że planujemy przygotowanie dotacji do przepompowni. Natomiast Szanowni Państwo, żeby móc egzekwować kwestie gospodarki wodno-ściekowej, to trzeba mieć do tego instrumenty. I myślę, że bardzo ważne jest to, że w tym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeprowadza akcję, rozstrzygnęło przetarg na zakup 17 tysięcy wodomierzy i realizuje akcję wymiany wodomierzy w domach na wodomierze z zdalnym odczytem. W związku z tym będzie większa możliwość weryfikacji ewentualnych strat wody na sieci pomiędzy źródłem, przykładowo powiedzmy o Boży, bo dzisiaj Bór był takim tematem wielokrotnie, czy przy podtopieniach, czy przy teraz może też powiedzmy, jeżeli mamy ujęcie wody na źródle i jest tam wodomierz, jeżeli dzisiaj straty na sieci sięgają ponoć 30% nawet, zamontowanie tych wodomierzy pozwoli na sprawdzenie rzeczywiście, gdzie te straty występują, a przede wszystkim będą racjonalną przesłanką do prowadzenia jakiejś polityki kontrolnej, bo trudno przeprowadzać kontrolę wywożenia nieczystości ciekłych, jeżeli już na wejściu mamy zakłamane dane. Mam nadzieję, że ta akcja wymiany wodomierzy odbędzie się jak najszybciej. Na nasz wniosek zarząd zdecydował o tym, żeby w pierwszej kolejności wymieniać w Bukownie w terenach poza aglomeracją, żebyśmy mogli również rozpocząć te działania kontrolne. No i podsumowując, bardzo dziękuję Państwu za wnikliwą analizę raportu. Jest to kolejny raport. Mamy świadomość, że gdzieś może nie do końca wypełniał Państwa oczekiwania. Jeżeli będą z Państwa strony jakieś uwagi, to bardzo proszę o przekazywanie, bo warto, żeby tworzyć ten dokument, bo on jest nie tylko dla Państwa, ale przede wszystkim dla mieszkańców, żeby miał świadomość nad działaniami burmistrza w danym roku i mam nadzieję, że był on dla Państwa i dla mieszkańców ciekawą lekturą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem zgłosił się pan Piasta. Proszę bardzo. Tak, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja dosłownie jedno zdanie sprostowania kwestii tego zaproponowanego przez mnie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ja tutaj, no być może byłem źle zrozumiany, być może ja to źle wyartykułowałem. Chodziło tutaj o połączenie z Katowicami i Krakowem, nie z Olkuszem. Tutaj, żeby była jasność, nie widzę potrzeby, żeby było to połączenie realizowane z Olkuszem. To tylko tyle. To może źle zrozumiałem, myślę, że to tutaj w moją stronę było kierowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę już osób zgłoszonych do dyskusji. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. W punkcie 5 mamy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Bukowno wotum zaufania. Przeczytam uzasadnienie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym burmistrz miasta Bukowno co roku. Prosi Macierz. Dziękuję. Uzasadnienie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym burmistrz miasta co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza miasta za 2021 rok, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Bukowno za 2021 rok Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi miasta wotum zaufania. I tutaj mamy
Uchwałę Rada Miejska w Bukowni uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Bukowni po rozpatrzeniu i zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Bukowno za 2021 rok udziela burmistrzowi miasta Bukowno wotum zaufania. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, przystępujemy teraz do głosowania. Nie, dziękuję bardzo. Za, przeciw. Za 14, przeciw 1, wstrzymało się 0. Proszę Państwa, gratuluję Panie Burmistrzu. Wotum zaufania zostało burmistrzowi udzielone. Chciałbym podziękować radnym za udzielenie wotum zaufania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy teraz. Chyba bez przerwy, nie robimy przerwy, nie? Przechodzimy do punktu szóstego. Absolutorium dla burmistrza miasta Bukowno za rok 2021. I w punkcie 6.1 mamy rozpatrzenie sprawozdania burmistrza miasta Bukowno z wykonania budżetu miasta za 2021 rok i informacje o stanie gminy Bukowno. Otwieram dyskusję. Wszyscy dostaliśmy takie dokumenty. Wszyscy radni mogli się z tym zapoznać. Otwieram dyskusję. Nikt się nie zgłosił do dyskusji, to zamykam dyskusję, proszę Państwa. Przechodzimy do punktu 6.2. Mamy tutaj przedstawienie uchwały składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bukowno za 2021 rok. Bardzo proszę Panią Skarbnik o odczytanie. Dzień dobry, szanowni Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Uchwała numer SO 14423/12/2022 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bukowno za 2021 rok. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 oraz artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach: Anna Polak, przewodnicząca, Gabriela Brol-Stanek, członek składu orzekającego, Ewa Mitoraj, członek składu orzekającego, postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożone przez burmistrza miasta Bukowno sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bukowno za 2021 rok. Uzasadnienie. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wydając niniejszą opinię, oparł się na danych i informacjach zawartych w sprawozdaniach budżetowych typu RB, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych, o których mowa w artykule 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w sprawie operacji finansowych, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2396 z późniejszymi zmianami, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Bukowno za 2021 rok, o którym mowa w artykule 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu dostarczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, zespół zamiejscowy w Oświęcimiu, w dniu 27 kwietnia 2022 roku. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie po zapoznaniu się z przedłożonymi sprawozdaniem opisowym i sprawozdaniami budżetowymi stwierdził, co następuje. 1. Przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Bukowno zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta Bukowno zostało opracowane w wymaganej prawem szczegółowości. W sprawozdaniu uwzględniono zgodnie z artykułem 269 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie zawiera informacje wymagane artykułem 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 888 z późniejszymi zmianami. 2. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wielkości planu i wykonania pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu a sprawozdaniami budżetowymi RB. 3. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w kwocie 2 666 743,19 zł. Realizacja podstawowych wielkości budżetu przedstawia się następująco. Dochody budżetu wykonano w kwocie 62 577 842,09 zł, co stanowi 100,12% planu. Wydatki budżetu wykonano w kwocie 60 511 098,90 zł, co stanowi 94,24% planu. W tym wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9 361 789,65 zł, co stanowi 81,57% planu. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, plan w kwocie 2,5 miliona, wykonano w kwocie 2 200 000 zł, co stanowi 88% planu. Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wykonano w kwocie 2 917 085,93 zł, co stanowi 100% planu. Wykonano również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 34 000 zł, to jest 100% planu. Skład orzekający zwraca uwagę na brak wykonania wydatków majątkowych na zadaniach w rozdziale 616 projekt wraz z wykonaniem drogi łączącej ulicę Leśną z ulicą Szkolna, plan w kwocie 40 000 zł. W rozdziale 75.23 rozbudowa sieci teleinformatycznej, plan w kwocie 76 000 zł oraz na niskie wykonanie następujących zadań majątkowych. W rozdziale 616 zadanie rozbudowa ulicy Olkuskiej, plan w kwocie 500 000, wykonanie w 25,87%. W rozdziale 750.23 zadanie remont trzech toalet, plan w kwocie 95 000, wykonano w 11,01%. W rozdziale 750.23 zadanie przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku, plan w kwocie 90 000, wykonano 0,41%. W rozdziale 904 zadania przebudowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej oraz budowa miejsc postojowych, plan w kwocie 153 216 zł, wykonano w 8,36%. W rozdziale 905 zadanie ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii, plan w kwocie 716 428,56 zł, wykonano w 50,85%. W części opisowej sprawozdania podano okoliczności związane z brakiem wykonania bądź niskim wykonaniem powyższych wydatków majątkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem RBZ wyniosły 10 050 000 zł, co stanowi 16,06% wykonanych dochodów. 4. Opracowane zbiorcze sprawozdania budżetowe i sprawozdanie opisowe nie wskazują na naruszenia przepisów normujących w 2021 roku zasady wykonywania budżetów przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacji, o której mowa w artykule 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżkę operacyjną wykonano w kwocie 5 766 705,82 zł. Z tych przyczyn skład orzekający postanowił przekazane sprawozdanie zaopiniować jak w sentencji. Skład orzekający zaznacza, iż zgodnie z artykułem 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 559, ocena wykonania budżetu należy do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz do Rady Miejskiej, która na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4
wyżej wymienionej ustawy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium. Pouczenie. Stosownie do artykułu 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej opinii składu orzekającego burmistrzowi miasta Bukowno przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego Anna Polak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tylko dodam, że burmistrz nie odwoływał się od tej decyzji. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Przechodzimy do punktu 6.3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta Bukowno za 2021 rok. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę osób zgłoszonych. Zamykam dyskusję. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6.4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukowni o wykonaniu budżetu miasta Bukowno za 2021 rok. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukowni o wykonaniu budżetu miasta Bukowno za 2021 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bukownie na posiedzeniach w dniach 9 i 23 maja 2022 roku rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza miasta Bukowno z wykonania budżetu miasta za 2021 rok, zapoznała się z rocznymi sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz informacją o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2021 roku, a następnie stwierdziła, co następuje. Po pierwsze, uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 62 501 376 zł 41 groszy. Dochody wykonano w kwocie 62 577 842 zł 9 groszy, co stanowi 100,12% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 36 369 841 zł 90 groszy, wykonanie w kwocie 36 337 740 zł 45 groszy, co stanowi 99,91% planu. Po drugie, uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 64 212 581 zł 56 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 60 511 098 zł 90 groszy, co stanowi 94,24% planu. Po trzecie, na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 11 477 291 zł 74 grosze, co stanowiło 17,87% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 9 361 789 zł 65 groszy, co stanowi 81,57% planowanych wydatków na inwestycje i wydatki inwestycyjne. W zakresie realizacji inwestycji sprawdzono następujące zadania. Przebudowa drogi gminnej numer K12-0085 ulica Wiśniowa na plan 1 162 435 zł. Wykonanie wyniosło 1 072 919 62 grosze, co stanowi 92,3% planu. Przebudowa ulica Tłukienka na plan 60 000 zł. Wykonanie wyniosło 60 000 zł, co stanowi 100% planu. Po czwarte, na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 52 735 289 zł 82 grosze. Zrealizowano wydatki w kwocie 51 149 309 zł 25 groszy, co stanowi 96,99% planu. Z powyższej kwoty 77,21% stanowiły wydatki na zadania własne, a 22,79% wydatki na zadania zlecone. Po piąte,
Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia miasta Bukowno na dzień 31 grudnia 2021 roku. Z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego i lokali mieszkalnych w 2021 roku osiągnięto dochód w wysokości 140 272,82 zł, co stanowi 51,01% planowanej kwoty. Dochód ten został ujęty w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Bukowno za 2021 rok, dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 705, paragraf 0760 i 0770. Po szóste, planowany deficyt miasta, budżetu miasta na koniec 2021 roku wynosił 1 711 205,15 zł. Po siódme, budżet miasta zamknął się za 2021 rok wynikiem dodatnim w wysokości 2 066 743,19 zł. Po ósme, ze środków budżetu miasta w 2021 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie 2 917 085,93 zł na plan 2 917 085,93 zł wykonano w 100%. Po dziewiąte, zadłużenie miasta na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 10 050 000 zł z terminem spłaty do 2026 roku. Po dziesiąte, miasto na 31 grudnia 2021 roku nie posiadało wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2021 roku z tytułu dostaw towarów i usług, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zawartych umów. Po jedenaste, skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok wyniosły 1 572 661 złotych 8 groszy. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2021 rok wyniosły 346 921 złotych 12 groszy. Łącznie stanowi to kwotę 1 919 582 złote 20 groszy, to jest 3,07% zrealizowanych dochodów. 12 punkt. Burmistrz miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. I 13 punkt. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w uchwale numer SO14-423-12-22 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 maja 2022 roku zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bukowno za 2021 rok. Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu miasta za 2021 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Przechodzimy do punktu 6.5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bukowno w sprawie absolutorium dla burmistrza Bukowno za 2021 rok. Proszę bardzo. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta Bukowno za 2021 rok. Działając na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna w składzie Barbara Kowalska, przewodnicząca komisji, Sylwester Majda, zastępca przewodniczącej, Zdzisław Dolezy, członek komisji, Liliana Grzanka, członek komisji, Zofia Skałka, członek komisji, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Bukowno za 2021 rok oraz wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie panu Mirosławowi Gajdziszewskiemu, burmistrzowi miasta Bukowno, absolutorium za 2021 rok. Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bukownie rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu oraz informacje o stanie mienia miasta Bukowno. Komisja przeprowadziła analizę sprawozdań budżetowych RB27S, RB28S, RBNDS, RBZ, nie stwierdzając rozbieżności danych w zestawieniach finansowych. Komisja dokonała również szczegółowej kontroli wykonania wybranych pozycji w budżecie miasta za 2021 rok. Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawionych materiałów finansowych nie stwierdziła rozbieżności i nieprawidłowości.
Po wykonaniu powyższego Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i wnioskuje o udzielenie panu Mirosławowi Gajdziszewskiemu, burmistrzowi miasta Bukowno, absolutorium za 2021 rok. Opinia komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów. Za udzieleniem absolutorium 5 głosów, przeciwko udzieleniu absolutorium 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podpisała przewodnicząca komisji rewizyjnej Barbara Kowalska. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6.6. Przedstawienie uchwały składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 maja 2020 roku, 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukowni odnośnie absolutorium dla burmistrza miasta Bukowno za 2021 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o odczytanie. Uchwała 24.6.2022 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 maja 2022 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie odnośnie absolutorium dla burmistrza miasta Bukowno za 2021 rok. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1992 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami, skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach: Anna Polak, przewodnicząca, Gabriela Brol-Stanek, członek składu orzekającego, Ewa Mitoraj, członek składu orzekającego, postanowił zaopiniować pozytywnie przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta Bukowno z tytułu wykonania budżetu miasta Bukowno za 2021 rok. Uzasadnienie. W dniu 25 maja 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu, przedłożony został wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta Bukowno z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Do wniosku dołączono opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie o wykonaniu budżetu miasta Bukowno za 2021 rok. Jak wynika z przedłożonych dokumentów, Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 9 i 23 maja 2022 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za rok 2021. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bukowno za 2021 rok wraz z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia. Komisja dokonała również analizy sprawozdań budżetowych RB27S, RB28S, RBNDS, RBZ, nie stwierdzając rozbieżności danych w zestawieniach finansowych oraz szczegółowej kontroli wykonania wybranych pozycji w budżecie miasta Bukowno za 2021 rok. W ocenie komisji burmistrz miasta, realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. We wniosku Komisja Rewizyjna po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Bukownie o udzielenie burmistrzowi miasta Bukowno absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Opracowany wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie spełnia wymagania formalne z artykułu 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami i nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia ogółu przepisów prawa regulujących sprawy absolutoryjne. W związku z powyższym postanowiono go zaopiniować jak w sentencji. Pouczenie. Od niniejszej opinii składu orzekającego przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego Anna Polak. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6.7 porządku obrad. Mamy tutaj podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta.
Przeczytam Państwu uzasadnienie. W dniu 23 maja 2020 roku do Rady Miejskiej w Bukowni 2022 roku do Rady Miejskiej w Bukowni wpłynęło pismo burmistrza miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Bukowno sporządzone na dzień 31.12.2021 rok. Zgodnie z artykułem 270 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym. Otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Grzanka. Dziękuję. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6.8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wnioskuje o udzielenie burmistrzowi miasta Bukowno absolutorium za 2021 rok. W związku z powyższym przygotowano niniejszy projekt uchwały. Proszę Państwa, głosuję, przechodzimy do głosowania. Otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Absolutorium zostało udzielone. Gratulujemy Panie Burmistrzu absolutorium. Proszę Państwa, ogłaszam. Czy pan burmistrz chce zabrać głos jeszcze? Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, pozwólcie, że na siedząco, bo do mikrofonu mi lepiej. Panie przewodniczący, szanowna Rado, chciałbym serdecznie podziękować za taki jednomyślny, jednogłośny wynik głosowania. Myślę, że jest to efektem nie tylko mojej pracy, ale moich najbliższych współpracowników, zastępcy, pani sekretarz nieobecnej na dzisiejszym posiedzeniu, pani skarbnik, wszystkich dyrektorów, no i przede wszystkim tych, którzy tu najwięcej wykonują, to pracownicy i którzy są tu reprezentowali przez kierowników referatów. I im się należy wielkie podziękowanie. To absolutorium jest również waszym absolutorium, także wam też gratuluję. No i cóż, możemy sobie życzyć, aby kolejny rok był równie dobry, jeśli chodzi o realizację budżetu, zarówno po stronie pozyskiwania środków, po stronie dochodów, jak i racjonalnych wydatków, aczkolwiek będzie to naprawdę ciężki rok, ale myślę, że no już mamy pewne doświadczenie i damy sobie radę. Dziękuję radnym szczególnie za to, że w tym okresie całego roku no wielokrotnie musieliśmy, ale takie jest życie i ciągle powtarzam przez te 15 lat, że przyjmujemy projekt, a plan na końcu wygląda całkiem, może nie całkiem, ale znacznie zmieniony, ale dzięki zrozumieniu Państwu, że są sytuacje, gdzie musimy te ruchy, przesunięcia między rozdziałami, działami przesuwać, wymagają tego i za to Wam serdecznie, serdecznie dziękuję. Jak już jestem przy głosie, no szkoda tylko, że to wotum zaufania nie było jednogłośne, ale muszę powiedzieć tak do pana Sebastiana, że no starałem się dużo serca włożyć, żeby panu zadowolić odpowiedzi na te zadane problemy i pytania. No jednak do końca nie przekonałem, ale no, uważam, że
jak jest głos przeciwny, to też dobrze, bo to daje, że tak powiem, do myślenia i podstawy do zmiany może pracy, do lepszej pracy. Także i za jedno, i za drugie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękujemy Panie Burmistrzu. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i wotum zaufania, chociaż nie było jednomyślne, ale było i absolutorium, także w imieniu własnym i całej Rady gratulujemy Panu jeszcze raz. Ogłaszam, proszę Państwa, teraz 10 minut przerwy. Witam Państwa serdecznie po przerwie. Proszę Państwa, przechodzimy do realizacji porządku obrad. Skończyliśmy punkt 6, przechodzimy do punktu 7. Mamy w tym punkcie rozpatrzenie projektu uchwał i tak w punkcie 7.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bukowno na 2022 rok numer 53/310/2021 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2021 roku. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu. Bardzo bym prosił Panią Przewodniczącą o odczytanie uzasadnienia. W budżecie miasta na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany. W planie dochodów proponuje się zwiększenie dochodów w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody bieżące, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 46 971,42 zł. W związku z otrzymanymi środkami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które gmina przeznacza na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok, zachodzi konieczność zwiększenia dochodów o kwotę 46 971,42 zł. W dziale 758 różne rozliczenia, dochody bieżące, subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 189 600 zł. W związku z otrzymaną subwencją ogólną z Ministerstwa Finansów wynikającą z ustawy z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 189 600 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie, dochody bieżące, wpływy z usług o kwotę 25 000 zł. W związku ze zwiększoną ilością wydawanych posiłków przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bukowni i wzrostem cen za artykuły spożywcze proponuje się zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 25 000 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna, dochody bieżące, wpływy z usług o kwotę 40 000 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 1000 zł. Na podstawie porozumienia gminy Bukowno z powiatem olkuskim Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od 26 lutego 2022 roku świadczy odpłatnie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Płatnikiem należności za świadczone usługi jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 41 000 zł. W planie wydatków proponuje się zmniejszenie wydatków w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 616 Drogi. Rozdział 616 Drogi Publiczne Gminne, wydatki majątkowe, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 210 000 zł. W związku z przedłużającym się rozpoczęciem procedury przetargowej na zadaniu pod nazwą budowa drogi gminnej, tutaj mamy trzy odcinki, w miejscowości Bukowno, gmina Bukowno, wiadukt nad torami kolejowymi łączący ulicę Kolejową z ulicą 1 Maja, istnieje możliwość zmniejszenia wkładu własnego na wyżej wymienionym zadaniu o kwotę 210 000 zł. Zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 616 Drogi Publiczne Gminne, wydatki majątkowe, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 210 000 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty oraz koniecznością podpisania umowy z wykonawcą, koniecznym jest zwiększenie wydatków na zadaniu pod nazwą rozbudowa drogi gminnej numer K120052 ulica Olkuska w miejscowości Bukowno, gmina Bukowno o kwotę 210 000 zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 754-12 Ochotnicze straże pożarne, wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 50 000 zł. W związku ze znacznym wzrostem kosztów za energię elektryczną i gaz proponuje się zwiększenie wydatków dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukownie o 50 000 zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 801-01 Szkoły podstawowe, wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 179 900 zł. Rozdział 801-07 Świetlice szkolne, wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4700 zł. Rozdział 801-49 Realizacja zadań wymaganych
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5000 zł. Omówiono w ustępie pierwszym punkt pierwszy tiret drugi. Rozdział 801-48, stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 25 tysięcy zł. Omówiono w ustępie pierwszym punkt pierwszy tiret trzeci. Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 851-54, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 63 949,4 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 63 949,4 zł wynika z otrzymania środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wprowadzenia do budżetu miasta na 2022 rok przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków pochodzących z wyżej wymienionych opłat. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 926.05, zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 41 tysięcy zł. Omówiono w ustępie pierwszym punkt pierwszy tiret czwarty. W planie wydatków majątkowych wprowadzone zostały zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 616 Drogi publiczne gminne, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 210 tysięcy zł na zadaniu budowa drogi gminnej na trzech odcinkach w miejscowości Bukowno, gmina Bukowno. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 926.05, zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 90 tysięcy zł, w tym na zadaniu pod nazwą wykonanie dojścia do altany przy domu turysty Trump w Buchownie oraz wentylacji w SPA w Mosir o kwotę 30 tysięcy zł, zakupy inwestycyjne o kwotę 60 tysięcy zł. Zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 616 Drogi publiczne gminne, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 210 tysięcy zł na zadaniu pod nazwą rozbudowa drogi gminnej nr K12-0052 ulica Olkuska w miejscowości Bukowno, gmina Bukowno. W rozdziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 700.07 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25 tysięcy zł na zadaniu pod nazwą wykonanie instalacji gazowej oraz wymiana kotła przy ulicy Niepodległości 18. Wprowadzone zostały stosowne zmiany w załączniku nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Bukowno na 2022 rok w sposób określony jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Planowane przychody budżetu zostaną zwiększone o kwotę 16 977,62 zł jako niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz zmniejszone o kwotę 31 248,57 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf 905. Zwiększone o kwotę 81 248,57 zł jako wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy paragraf 950. W załączniku nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok w sposób określony jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 8 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok w sposób określony jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 16 środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2022 roku w sposób określony jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 17 środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatki nimi finansowane w 2022 roku w sposób określony jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. Dziękuję Panie Przewodniczący za odczytanie uzasadnienia. Jak już wspomniałem, projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu. Otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Zgłosił się Pani Skarbnik. Proszę bardzo, udzielam głosu. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja tylko tak w kwestii sprostowania. Komisja Budżetu odbyła się 1 czerwca i tak jak mówiłam na Komisji Budżetu, ta uchwała jest troszeczkę inna niż jak przyjęła Komisja Budżetu, ale to jest spowodowane ciągłym otrzymywaniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz wsparcia Ukrainy. Na bieżąco musimy te środki zarządzeniem burmistrza przyjmować i na bieżąco musimy je aktualizować. W związku z tym te dochody, załącznik nr 7 i 8 się zmieniły.
i dochody po prostu i wydatki wzrastają, a także tym, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tramp na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przebywają obywatele Ukrainy. W związku z tym wzrosły koszty też wydawania żywności, ale także wzrosły dochody. Więc po stronie dochodów i wydatków tak samo te dochody i wydatki wzrastają. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze głos w sprawie projektu? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7.2 porządku obrad. Mamy tutaj projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 53/311/2021 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno. Przeczytam Państwu uzasadnienie. W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok aktualizuje się wartości wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno w zakresie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Planowane przychody budżetu zostają zwiększone o kwotę 16 977,62 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Powyższa kwota wykazana została w załączniku nr 1 wieloletnia prognoza finansowa w pozycji 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Kwotę 16 977,62 zł stanowią środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z otrzymanych, a niewykorzystanych w 2021 roku środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł na realizację projektu pod nazwą Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski w wysokości 31 248,57 zł zostały przeniesione z niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach pozycja 4.2 do wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych pozycja 4.3. Planowane przychody budżetu w roku 2021 zwiększone zostają o kwotę 50 tysięcy złotych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Powyższa kwota wykazana została w załączniku nr 1 wieloletnia prognoza finansowa w pozycji 4.3 wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowany deficyt budżetu w roku 2022 wynosi 3 238 487 zł 56 groszy. W załączniku nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Bukowno wprowadza się zmiany na zadaniach majątkowych pod nazwą rozbudowa drogi gminnej nr K120052 ulica Olkuska w miejscowości Bukowno. Zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5 070 350 zł. Limit zobowiązań wynosi 4 710 000 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2022 roku do kwoty 435 000 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 4 275 000 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i uwolnieniem najkorzystniejszej oferty oraz koniecznością podpisania umowy z wykonawcą niezbędnym jest zabezpieczenie większych środków na wykonanie wyżej wymienionego zadania. W łącznych nakładach finansowych oraz limicie wydatków uwzględnione zostało wynagrodzenie inspektora nadzoru robót. Budowa drogi gminnej odcinek pierwszy wraz z sięgaczami. Tam są trzy odcinki. Tak, trzech odcinków. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 448 milionów 900 tysięcy złotych. Limit zobowiązań wynosi do kwoty 48 306 420 zł. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 do kwoty 3 017 877 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 14 288 543 zł. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 31 milionów zł.
W związku z przedłużającym się rozpoczęciem procedury przetargowej, wyborem wykonawcy oraz rozpoczęciem robót zasadnym jest przesunięcie środków na inne wydatki realizowane w 2022 roku. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7.3 porządku obrad. Mamy projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Bukowno na rok szkolny 2022-2023. Uzasadnienie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkiem gminy jest o zorganizowanie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu we własnym zakresie albo zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Na podstawie artykułu 39a ustęp 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe zwrot kosztów jednorazowego przewozu będzie następował w wysokości określonej według wzoru wskazanego w tym przepisie z uwzględnieniem liczby kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewaliodacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem. Liczby kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem. Jeśli nie wykonywałby przewozu średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu. Zgodnie z artykułem 39a ustęp 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy w drodze uchwały uwzględniając cenę jednostki paliwa w gminie. Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bukowno na rok szkolny 2022-2023. W gminie Bukowno zlokalizowane są dwie stacje paliw, stacja paliw Intermarché i tank Petro. W wyniku konsultacji przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 2022 roku i uzyskanych informacji wyliczono średnie ceny jednostki paliwa w gminie Bukowno. Tak, średnia cena benzyna bezołowiowa 7,69 zł, olej napędowy 7,19 zł, autogaz 3,63 zł. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7.4 porządku obrad. Mamy tutaj projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie gminy Bukowno oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczenia. Bardzo proszę panie przewodniczący o czytanie uzasadnienia. Korekta załączników do uchwały nr 59 przez 354 przez 2022 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie gminy Bukowno oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania sporządzona została zgodnie z uwagami i sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do uzasadnienia przedłożono załączniki nr 1 i 2 do wyżej wymienionej uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Ochrony Środowiska zaopiniowała jak projekt pozytywnie. Proszę bardzo, pan burmistrz Sockiewicz zgłasza się do głosu. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja zgłaszam wniosek formalny. Chcielibyśmy prosić państwa o przyjęcie autopoprawki burmistrza do tego projektu, ponieważ już po wysłaniu do państwa materiałów wpłynęła do nas uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej,
które postanowiło wszcząć postępowanie stwierdzenie nieważności tej uchwały w poszczególnych częściach. Ten projekt uchwały, który został przygotowany dla Państwa, został przygotowany na podstawie konsultacji telefonicznych i nie uwzględniał dwóch zmian, które znalazły się już w tym postanowieniu. W związku z tym pozwólcie Państwo, że zaproponuję Państwu dwie poprawki do tego projektu uchwały, który został Państwu przesłany i myślę, że wyczerpiemy wszelkie uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej i w dniu jutrzejszym wyślemy do Regionalnej Izby już poprawioną uchwałę i myślę, że temat będzie zakończony. Pierwsza poprawka będzie dotyczyć zmiany treści uchwały, mianowicie dotychczasowe punkty 1 i 2 otrzymają numer 2 i 3, a w punkcie pierwszym będzie brzmiało to tak, Rada Miejska w następujący sposób. Punkt pierwszy. W podstawie prawnej skreśla się artykuł 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305 z późniejszymi zmianami. To tak powiem, że Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, że prawo przyznawania dotacji dla mieszkańców powinno się odbywać wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o prawo ochrony środowiska. Do tej pory w funkcjonujących naszych uchwałach opieraliśmy się również na tym artykule. Wygląda na to, że Regionalna Izba Obrachunkowa zmieniła swoją linię orzeczniczą. Druga zmiana, która dotyczy, Szanowni Państwo, to dotyczy paragrafu 9 w załączniku numer 1 i paragraf 9 załącznika numer 1 brzmiały następująco. Wnioskodawca, który otrzymał dotację na zakup lub zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób określony w odrębnych przepisach z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach. Też jest to zapis uzgodniony z Regionalną Izbą Obrachunkową. Także dwie takie zmiany. Bardzo proszę o przegłosowanie w formie autopoprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy możemy obydwie przegłosować jednocześnie, czy nad każdą osobą? Proszę państwa, to będziemy obydwie poprawki. Ale jeszcze mogę uwagę, bo musimy też w tej uchwale skreślić tej, co zmieniamy, tej zmieniającej. Tak. Oraz artykuł 221. To było, tak. Ale to w tej podstawie. Tak, podstawie. W podstawie tego ma nie. Proszę Państwa, przechodzimy do przegłosowania autopoprawki, którą przedstawił tutaj pan burmistrz. Pan Strój. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Autopoprawka została przegłosowana. Proszę Państwa, przechodzimy teraz. Otwieram dyskusję w dalszym ciągu. Kto z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania już projektu uchwały. Pani tutaj muszą to wszystko zmieniać na. Tak, głosowanie już z autopoprawką, tak. Za 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Projekt uchwały został, uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Mamy tutaj sprawozdanie z pracy burmistrza miasta Bukowno za okres od 20 maj do 7 czerwca 2022 roku. Otwieram dyskusję. Jedna osoba się zgłosiła, dwie. Pan Jerzy Rosa, proszę bardzo. Pytanie do pana burmistrza odnośnie punktu 6. Dotyczy firmy Enertrak, która zamierza to budować farmę fotowoltaiczną. Gdzie to by miało miejsce i jaki termin wykonania takiej farmy? Proszę bardzo, pan burmistrz.
Muszę powiedzieć, że to była już kolejna firma, która zgłosiła się do nas. Firma, która jest zainteresowana wybudowaniem farmy fotowoltaicznej. Teren, którym się wszyscy interesują na dzisiaj, to jest zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren WOC-u, WOC 2, czyli tu jest, to są te 22-3 hektary za ulicą Leśną i torami tutaj. Ten teren mamy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod fotowoltaikę. Jest to inwestor niemiecki, mieliśmy już Irlandczyków, mamy też polskie podmioty, które są zainteresowane. Na razie, że tak powiem, można powiedzieć, zbieramy oferty, ale to nie polega na tym, że zbieramy oferty, tylko myślę, że w najbliższym czasie, czyli na koniec wakacji, sierpień, wystąpimy do Państwa z uchwałą o zgodę na przeznaczenie tego terenu, oczywiście zgodnie, ta będzie uchwała zgodna z planem zagospodarowania, po to, żebyśmy ewentualnie mogli rozpocząć procedurę przetargową o dzierżawę tego gruntu. Będziemy mieli czas na dopracowanie sobie warunków tej dzierżawy, bo ta dzierżawa będzie w okolicach 30 lat. W związku z tym musimy to wszystko przemyśleć, dopracować, na jakich zasadach będziemy dzierżawić, jak ewentualne opłaty z dzierżawy, jak się zabezpieczyć na przyszłość. No powiem tylko tyle, że jest to no, teren, na którym nie wyobrażam sobie innej działalności przemysłowej, ponieważ tam nie ma takiego dojazdu, gdzie samochody ciężarowe szczególnie mogłyby jeździć. Natomiast jak wiemy, fotowoltaika nie wymaga ciągłego tam powiedzmy ruchu samochodów, w związku z tym będzie teren ogrodzony. I mogła być ta fotowoltaika wybudowana. Oczywiście, tak powiedziałem, w pierwszej kolejności uchwała. Jeżeli będzie uchwała, zgoda na dzierżawę, ogłosimy przetarg. To oczywiście, kto da wyższą cenę za dzierżawę na warunkach, które tam określimy, no to wtedy wpuścimy. Myślę, że to już tak po wakacjach to już jest taki czas, ponieważ tak jak powiedziałem, no ten program ochrony powietrza, wojewódzki program, no zmusza nas do tego, żeby się wykazać, że albo mamy na własnych obiektach użyteczności publicznej fotowoltaikę i z niej bezpośrednio korzystamy, albo mamy tego typu na przykład farmy fotowoltaiczne, które można by powiedzieć produkować będą na rzecz przede wszystkim mieszkańców czy co prawda energia trafia prosto do sieci, ale to jest kwestia sprzedaży tej energii, komu będziemy sprzedawać i mam nadzieję, że tak doprecyzujemy sobie właśnie umowy dzierżawy, że my będziemy te certyfikaty w pierwszej kolejności, żebyśmy się mogli wywiązać ze zobowiązań tego programu ochrony powietrza w Małopolsce. No myślę, że na ten moment tyle, a spotkamy się po okresie przerwy, że już będziemy mieć propozycje dla Państwa tych właśnie tych uchwał. Na pewno tylko i wyłącznie w drodze przetargu ta dzierżawa może dojść do skutku. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Proszę bardzo, pani Kubańska. Ja mam pytanie co do punktu 7. 1 czerwca było spotkanie z pracownikami Starostwa Olkuskiego w temacie odszkodowań przy budowie bezkolizyjnego połączenia. Co ustalono w tej sprawie? Zanim powiem, co ustalono, to może już wprowadzę trochę szerzej w temat. Szanowni Państwo, dobrze Państwo wiecie, że mamy prawomocną decyzję z RIT, jeśli chodzi o inwestycje budowy wiaduktu. W związku z tym toczą się postępowania dotyczące wywłaszczenia właścicieli terenów, które będą zajęte pod tą inwestycję i z tą wywłaszczeniem właścicielom tych nieruchomości należy się odszkodowanie. To samo będzie dotyczyć w postępowaniu w RIT-owskim, które jest na ulicy Olkuskiej. Odbywały się już w ostatnim tygodniu bodajże wizje w terenie, także tam też toczą się te prace. Ale tu jeśli chodzi o wiadukt, mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy trzy podmioty, które należeć się będzie odszkodowanie. Dwa podmioty, znaczy na dwóch działkach to jest Skarb Państwa, ale w pierwszym przypadku użytkownikiem wieczystym jest PKP.
W drugim przypadku działki Skarbu Państwa użytkownikiem wieczystym jest PEWiK. Natomiast trzecia działka należy do powiatu olkuskiego, czyli jest własnością powiatu, a nie Skarbu Państwa. I w związku z tym, że ustawa, specustawa drogowa w artykule 12 ustępie 7 stanowi, że jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy, Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ustępie 4 w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Chodzi o to, że jeżeli realizowane jest zadanie, za którym przemawia interes społeczny lub gospodarczy, mogą się te podmioty z własnej inicjatywy, to nie jest na nasz wniosek, tylko z własnej inicjatywy zrzec. I w przypadku działek Skarbu Państwa, które są w użytkowaniu wieczystym PEWiK-u i PKP, starosta, który jest organem, który ustala odszkodowanie, oddzielnie wyznacza wysokość odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa, oddzielnie na rzecz użytkownika wieczystego. W związku z tym na tej podstawie prawnej my możemy się zwrócić do Skarbu Państwa w tej części, która jest mu przynależna jako właścicielowi terenu. Natomiast na tej podstawie tego paragrafu nie możemy się zwracać do PKP ani do PEWiK-u. Natomiast również na podstawie tego paragrafu możemy się zwrócić do JST, czyli do zarządu powiatu, o orzeczenie się odszkodowania, czyli do powiatu całego. I na ten temat toczyliśmy rozmowy. Jeśli chodzi o odszkodowania należne Skarbowi Państwa, tutaj pani starosta, bo z panią starostą rozmawialiśmy, ale również miała upoważnienie od pana starosty, zadeklarowano nam zostało, że to zrzeczenie jest jak najbardziej możliwe, z tym, że wymagana jest w tym przypadku zgoda wojewody. Mam nadzieję, że pan wojewoda tutaj wyrazi zgodę na to, żeby Skarb Państwa z tej części odszkodowania zrezygnował. Jak również rozmawialiśmy, aby zarząd powiatu również przystąpił do takiego, zadeklarował takie zrzeczenie się odszkodowania. Przygotowaliśmy pisma zarówno do pana starosty jako zarządzającego Skarbem Państwa, jak i do zarządu powiatu całego, którym ma prawo wypowiadać się w zakresie majątku powiatu. I mamy nadzieję, że argumentując to, że mamy wiedzę o nie do końca dobrej sytuacji finansowej powiatu, ale liczymy na to, że to odszkodowanie będzie stanowiło formę jakiegoś takiego dofinansowania ze strony powiatu olkuskiego do tej inwestycji, ponieważ ten wiadukt będzie służył mieszkańcom całego powiatu, a także mieszkańcom Bukowna, którzy również są mieszkańcami powiatu i mamy nadzieję, że również naszym mieszkańcom od powiatu coś się należy. Więc jest szansa, że kwota sięgająca blisko 300 tysięcy złotych uda się zaoszczędzić, że nie będziemy wydawać ze środków budżetu takiej kwoty, ale postępowanie jest jak najbardziej w toku. Z tym, że tak jak powiedziałem, nie jest to na nasz wniosek, tylko tutaj samodzielnie te jednostki samorządu czy Skarb Państwa taką decyzję muszą podjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób do dyskusji. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2022 rok. Również chętnych do dyskusji nie widzę. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 10. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chce złożyć interpelację albo zapytanie? Też nie widzę. Przechodzimy do punktu 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Nie było takich. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chce zabrać głos? Pan burmistrz, proszę bardzo. Ja tylko chciałem przekazać informację, że być może, ale myślę, że tutaj jedno zdanie pani kierownik geodezji, być może będzie potrzebna sesja nadzwyczajna, no tak w przeciągu 2 tygodni, tak? W temacie? Jedno sprzedaż udziału w nieruchomości na rzecz inwestora, który robi nadbudowę, a drugi w sprawie wyrażenia zgody na najem. Dobrze. Wyrażenie zgody na najem.
No ja myślę, że to będą krótkie 10 minut, także że warto się będzie spotkać, a szkoda zatrzymywać przez okres wakacyjny te inwestycje. Dziękuję bardzo. Proszę pani Justyna Gajdziszewska. Bardzo dziękuję. Ja z tego miejsca chciałam przypomnieć mieszkańcom o złożenie deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, bo czas jest do 30 czerwca 2022 roku, a mieszkańcy o to pytają, czy ten termin nie zostanie wydłużony. Z tego co wiem, to nie ma informacji o wydłużeniu, więc tak w ramach przypomnienia dla mieszkańców do końca czerwca taką deklarację trzeba złożyć pisemnie w Urzędzie Gminy albo za pośrednictwem strony internetowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję pani przewodniczącej za to przypomnienie, bo to była istotna informacja i ona jest z gatunku tych takich represyjnych, bo za niezłożenie deklaracji jest kara. Natomiast ja z tego miejsca chciałem zaprosić wszystkie nasze dzieci i młodzież na zakończenie roku szkolnego. W tym dniu na placu przy Urzędzie Miejskim odbędzie się Festiwal Kolorów. Myślę, że to już jest stała tradycja, że akurat w tym dniu taki festiwal się odbędzie i na ten festiwal wszystkie dzieci i dorośli też widziałem, że czasem mają duże uciechy. Serdecznie zapraszam. Dobrze przyjść w używanym ubraniu. Natomiast dla państwa radnych takim do wyrzucenia. Też mam informację, bo myślę, że niektórzy z państwa już pewnie wiedzą, ale trwają intensywne prace nad projektem poselskim w sprawie wydłużenia kadencji samorządu terytorialnego. Możemy spodziewać się przedłużenia kadencji do wiosny 2024 roku. Mam nadzieję, że państwo będziecie obserwować te prace. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to robione wszystko z głową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób chętnych do zabrania głosu. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo państwu za udział, oglądającym za uwagę.